Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Rozpoczynamy wlewanie powolutku kolejnego odcinka audycji Bibliotekarium na żywo. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami gospodarze Bibliotekarium Marek Żerkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, jeszcze nie halo, halo Bydgoszcz, ale już dobry wieczór. Ale już dobry wieczór, dobry wieczór. Postaram się dzisiaj włączyć wreszcie możliwość dzwonienia, bo niestety tutaj jakiś pogrom komputerów nam się trafił i w Katowicach, i w Bydgoszczy. U mnie tablet przestał jakoś przed audycją reagować. Dwa razy się zresetował, ale z tego co widzę już wraca powolutku do normalnego działania. Ale jakby coś, to zapiszcie sobie Państwo numery telefonów do Radia Paranormalium. Komórkowy 530-620-493, 530-620-493, stacjonarny 32-746-0008, 32-746-0008. Skype radio.paranormalium.pl. Można będzie oczywiście również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu bibliotekarium.pl, na grupie Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A dzisiejszym punktem wyjścia do dyskusji będzie powieść o niezwykle długim tytule, którego oczywiście zapomniałem, ale zaraz przeglądarka internetowa mi go przypomni. Podróże do wielu odległych narodów świata w czterech częściach opisane przez Lemuela Gullivera, najpierw lekarza okrętowego, później kapitana kilku statków, autorstwa Jonathana Swifta oczywiście, powieść szerzej znana pod skróconym tytułem Podróże Gullivera. A więc teraz tradycyjnie halo, halo Bydgoszcz. Witam, witamy. Witamy w tej Bydgoszczy po prostu na fali eurospiekoty, że tak powiem, postanowiliśmy pożeglować trochę z Gulliverem po świecie. Tym bardziej, że rzecz jest jak na dzisiejsze czasy może być mało poważna, chociaż chyba jest bardziej poważna niż to w naszej pamięci zostało, ale na letnią kanikułę książka jak znalazł. No właśnie, bo z podróżami Gullivera to jest tak dziwnie, że dla większości z nas podróże Gullivera to jest taka opowiastka z dzieciństwa, którą świetnie znamy, taka historyjka o Liliputach. Jak się bardziej wgryźliśmy w temat, no to może jeszcze o olbrzymach. I to właściwie wszystko. Tak naprawdę bajka dla dzieci. Tymczasem tak nie jest. Podróże Gullivera, czy też tak jak powiedział Ivelios, powieść pod długaśnym tytułem, to nie jest bajka dla dzieci. To jest w zamierzeniu samego autora traktat polityczno-filozoficzno, jakiś tam jeszcze pewno w toku dzisiejszej audycji, w toku dzisiejszej rozmowy jeszcze to wyjdzie, ale to na pewno nie miała być powiastka dla dzieci. Tymczasem dzisiaj, jeśli się przejrzy internet, to bardzo wiele osób odwołuje się właśnie do tego, no takiego dziecięcego adresata. Tymczasem ja mam takie wrażenie, że powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę to popkultura, której jesteśmy kawałkiem, cząstką, ogołociła cały ten tytuł ze wszelkich możliwych znaczeń, trochę pozostawiając go jako taki szkielet. Ten szkielet to są właśnie te liliputy, te olbrzymy, a tak naprawdę to nie jest istota tej opowieści, którą Jonathan Swift w XVIII wieku zaserwował. Zanim przejdziemy do rzeczy poważnych, to może ja
przypomnę, co mi zostało w pamięci Bogiem a prawdą po tej książce. I że ta książka rzeczywiście nie była kiedyś tylko dla dzieci. Otóż ja najbardziej utkwiła mi anegdota Gullivera z podróży z wizyty u olbrzymów, kiedy to na dworze króla, z którym tam toczył filozoficzne dysputy i polityczne, ale wchodził w różne, że tak powiem, interakcje z damami dworu, no i nocami podglądał, że tak powiem, jak te damy dworu napełniają nocniki wielkie, jak nasze baseny, po których można było pływać na tratwie, a przynajmniej ktoś taki jak Gulliver mógł sobie spokojnie żeglować po zawartości takiego nocnika. To mało apetyczne. Również, tak, ale również w pamięci zostało mi to, że jedna z dam dworu uwielbiała sadzać go na piersi okrakiem na sucku, że tak powiem. No, raczej to nie byłaby bajka dla małych dzieci. I na filmach tego epizodu nie zauważyłem. Znaczy, nie? W ogóle jest jakoś tak z tym wszystkim, co dotyczy podróży Gullivera, że wszystko to jakoś tak jest trywializowane. Ale powiem ci tak, że to właściwie jest chyba jakby znak czasów, bo zobacz, przecież co się stało z powieścią Mary Shelley Frankenstein? No przecież zrobiono z tego w latach 30. do dzisiaj oglądany film o monstrum, które chodziło i zabijało. I to właściwie stało się istotą opowieści o Frankensteinie. Już czasami dzisiaj słowem Frankenstein określa się tę bestię, znaczy zszyte monstrum, a nie samego doktora, który chciał. Znaczy, popkultura ma to do siebie, że pewne rzeczy spłyca. A co się stało? A co się stało, ja wiem, z dzwonnikiem z Notre Dame? Przecież to całkiem poważna powieść. A co zrobił z tego Disney? No, powiastkę dla dzieci, bajeczkę piękną. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tego rodzaju adaptacje dla dzieci robić. To nawet ma sens. Tylko boję się, że jeśli to będzie jedyne znaczenie, które w nas zostanie, o którym będziemy pamiętać, no to wtedy jakby nie dotrzemy do istoty tego, o czym warto rozmawiać. Nie dotrzemy, natomiast po prostu chyba z tego wynika taki piękny obraz tego, czym jest właściwie kultura, ludzka kultura. Otóż ludzka kultura ma powierzchnię oraz głębię. Popkultura żegluje, jak ten cały Gulliver, po powierzchni, tylko i wyłącznie po powierzchni kultury jako takiej. Dlatego czas gubi głębię. Większość literatury światowej, wielkiej literatury była bardzo głęboka, no trudno tak mówić, ale faktycznie bardzo, bardzo i dyskusyjne, i były to wieloznaczne rzeczy i tak dalej. Powierzchnia przenosi do nas tylko obraz najbardziej trywialny, najbardziej taki dla ludu. Dla ludu? Ponieważ dzisiaj jest dzień psucia się komputerów i w ogóle sprzętu elektronicznego, ja pozwolę sobie zapytać, Marku, czy nas słychać? Halo, halo? Halo, halo? I teraz nie wiem, czy mamy mówić, to mówimy dalej, czy nie mówimy? Nie. Mówić można ślizgając się po tej powierzchni. No dobra, to powiedzmy w takim razie, troszeczkę o tym początku. Czas powstania powieści to tak naprawdę trochę... Znany, ale znana jest data publikacji. Natomiast
nie do końca wiadomo, kiedy Jonathan Swift tak naprawdę zabrał się za pisanie. Bo są różne daty są podawane, jeśli chodzi o ten kiedy rzecz się ukazała. Natomiast ważne jest to, że po raz pierwszy. Halo? Marsjanie, tak. Zdaje się, że dzisiaj jest dzień kłopotów technicznych. Halo? Halo, panowie, czy się słyszymy? Słyszymy się, a czy byliśmy wcześniej słyszalni? No, przez parę sekund nie byliśmy słyszalni ani wy, ani ja, bo tutaj podłączyłem, wreszcie zmusiłem tablet do współpracy, tylko że się okazało, że z jakiegoś powodu nie słyszał mikrofonu mojego. Aha. Ale chyba już wszystko jest w porządku. Jeszcze zobaczę tylko, czy słyszy nas, czy tablet słyszy telefon. No, chyba wszystko gra, także możemy spokojnie otwierać linię telefoniczną. Problemy techniczne zostały przezwyciężone. Jestem ciekaw, co ucięło z naszego wstępu, kiedy mówiliśmy. Ja mam dziwne poczucie. Otóż jeżeli wszystko w technologii działa, to znaczy, że to jest prymitywny mechanizm. To, że ten mechanizm czasami przestaje działać, świadczy być może o jego inteligencji po prostu. On zaczyna po prostu funkcjonować samodzielnie. Już nie jest naszym sługą i przekazywać nam tego, co my chcemy, obsługiwać nas. Nie, on albo tak, albo nie, ma własny charakter. Technologia ma własny charakter. Internet ma już charakter prawdopodobnie, dlatego jest tak, jak jest po prostu. Witaj, obcy. No niech ci będzie. To ja skończę ten wątek, który zacząłem. Dzieło zostało opublikowane w roku 1726, ale zdaje się, że Jonathan Swift poświęcił mu kilka lat swojego życia, no przynajmniej 6, podobno w roku 1720 zaczął pisać. Jaka jest prawda, tego nie dojdziemy. Wiem tylko jedno, że po raz pierwszy to dzieło zostało opublikowane nie pod nazwiskiem. I ono się cieszyło od początku dużym powodzeniem, bo to było dzieło... Wiesz co, ja się boję, że jak my zaczniemy mówić, że to było dzieło, to dzisiaj wszyscy zaczną wyłączać radio, bo jak się rozmawia o dziełach, to ludzie nie za bardzo chcą tego słuchać. Nie, to była tak naprawdę wówczas, w tamtym czasie, powiastka satyryczna, satyryczno-filozoficzno-polityczna tak naprawdę, ale właśnie, tu jest się pojawia pewien, a właściwie to pierwszy świadczy, problem. Że w tamtych czasach jeszcze filozofia była rozrywką, tak? Do pewnego stopnia, ale przede wszystkim pojawia się coś innego, że poziom satyry chyba stał troszeczkę wyżej niż dzisiaj. Bo dzisiaj to się wali po prostu cepem, a Jonathan Swift no, jednak robił pewne rzeczy aluzyjnie, na okrągło. To o tym zresztą pewno dzisiaj powiemy. Natomiast nie bawił się w takie walenie jak niektóre polskie kabarety, że po prostu łup i jest dowcipas. Nie, to troszeczkę inaczej wyglądało. On jednak, chociaż dotykał bardzo wielu spraw dotyczących czystej polityki. Tak jakbyśmy dzisiaj robili kabarety o tym, jak się jedna partia z drugą partią kłóci, tak on rzeczywiście w tych obszarach się poruszał, tylko robił to jednak na sposób literacki. Czy to dobrze, czy źle, że tak przez ogródki? No, po prostu, wiesz, jeżeli jest nacisk zewnętrzny, czyli jeżeli pewnych rzeczy ze względów na uwarunkowania kulturowe albo polityczne i tak dalej niezbyt można powiedzieć wprost, to należy to powiedzieć sprytnie. Jeżeli w naszych czasach można wszystko powiedzieć wprost, to po co robić sprytnie? No dobra, niech to będzie odpowiedź. W każdym razie ja powiem tylko jedno, że zaraz po ukazaniu się ta książka zyskała bardzo wielką popularność. Przypomnę, że to nosiła tytuł Podróże do wielu odległych narodów świata, w czterech częściach opisane przez Lemuela Gullivera, najpierw lekarza okrętowego, później kapitana kilku statków.
I już na początku o tej popularności świadczy fakt, że dzisiaj mało znany, ale wtedy owszem znany, John Gay chyba, taki angielski poeta i dramaturg stwierdził, że to dzieło Swifta stanowi lekturę uniwersalną, czytaną przez wszystkie warstwy społeczne. Kto to był ten John Gay? No, o nim wiadomo właściwie niewiele, chociażby, ale jedno wiadomo na pewno, że jedna z jego sztuk stała się w XX wieku taką inspiracją dla opery za trzy grosze Bertolda Brechta. No to taka jego zasługa, ale no pochwalił Swifta. Gdzieś tam jeszcze kiedyś Orwell pisał o tym, że gdyby miał zabrać 6 książek na bezludną wyspę, chyba to jedną z nich byłyby właśnie Podróże Gullivera. No to tak, żeby złożyć hołd Swiftowi, no to możemy o takich rzeczach powiedzieć. Ale zwróć uwagę, w jakich wygodnych czasach żył Jonathan Swift. Po prostu wtedy wystarczyło napisać, to znaczy nie wystarczyło, ale trzeba było napisać dobrą powieść, dobrą książkę, jakby, jak to powiedziałem przed chwilą, sprytną książkę, i było się czytanym nie tylko przez wszystkie warstwy społeczne, ale również tłumaczonym na wszystkie europejskie języki. Natychmiast praktycznie biorąc. Powodzenia życzę każdemu, kto dzisiaj w Polsce napisze nie wiem jaką książkę, jakiego kalibru, żeby ktokolwiek chciał to tłumaczyć na jakiekolwiek inne europejskie języki. Po prostu przesyt tworzy to, co stworzył. Mamy w tej chwili pełne księgarnie, pełne półki. Książki trzaskane są praktycznie codziennie w każdym kraju. No i... No wiesz, współcześni Swiftowi, czytelnicy współczesni Swiftowi postrzegali owe Podróże Gullivera jako powieść z kluczem. Im było łatwiej ten klucz znaleźć, ale bardzo usilnie starali się już wówczas rozszyfrować rozmaite aluzje do tych ówczesnych problemów politycznych tej ludzi czy jakichś takich grup działających na scenie politycznej, czy jakichś tam nawet stronnictw, a nawet konkretnych postaci. No, zwróćmy uwagę, że będziemy o tym później mówić, ale kiedy jest główny bohater Gulliver w krainie Lilliputów, a to problem, który się tam pojawia, o którym pewno za chwilę powiemy, wielkiego sporu pomiędzy dwoma Lilliputcimi narodami, to jest jakby odbicie długiego konfliktu pomiędzy Anglią a Francją. No to powiedzmy, wiesz, żeby nie trzymać dłużej w niepewności, na czym ten konflikt wielki polegał pomiędzy Lilliputcimi. I na czym polegają dzisiejsze konflikty? No, z Partiami. No mniej więcej na tym samym. Dokładnie ta sama, nie? Mniej więcej na tym samym. To wal. No tak. Powiem tak. Oni się spierali o to, z której strony należy tłuc jajko w czasie konsumpcji. Czy z tej cieńszej, czy z tej grubszej. No, jak to w dobrej satyrze. I ten konflikt wywoływał no, bardzo, bardzo poważne konsekwencje. No, te konsekwencje tak wywołują konflikty nasze, że tak powiem, to znaczy nasze tylko tyle samo warte, jak spory o to, jak skorupkę jajka rozbijać z której strony. Natomiast, wiesz, ja mam takie mieszane uczucia po prostu, jak o tym myślę, to wiem, że ta książka była kiedyś po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważną na całym europejskim kontynencie. Takich książek było wiele. Właściwie każda jakaś wielka książka, która się pojawiała w Europie, natychmiast była ważna dla całego kontynentu. W tej chwili tej wspólnoty po prostu nie ma. Co my możemy
jak my będziemy pisali o tym, jak jajko rozbija nasza lewa czy prawa strona w Sejmie, no to co to kogo obchodzi, skoro mają swoje rozbijacze jajek, nie? No tak, ale bo ty tak zaraz musisz z grubej rury walić. No, są takie państwa, wtedy Anglia też była w nieco innym miejscu, znaczy geograficznie w tym samym, ale w nieco innym miejscu, jeśli chodzi o politykę, niż Polska. I w dalszym ciągu to zostało. Jak się coś w Anglii dzieje, to o tym słyszy cały świat, a w Polsce nie zawsze, choćby czasami się działy rzeczy ważne. Ale wracając jeszcze do tego, Gulliver, kiedy jest w tych lilipucich państwach, jedno z nich się Belfusku nazywało, to przecież tam jest mowa o tym, że ten konflikt jest po pierwsze bardzo długi, po drugie w tak zwanym międzyczasie to jeden z cesarzy stracił życie, jeden z władców utracił, no nie przestał być władcą z tego powodu, tam zażarty konflikt się toczy i to nie są żarty. No zobacz, przecież jak miał to inaczej ująć Swift? No po prostu pokazał konflikt, bo z jego punktu widzenia, z jego perspektywy, to tak wyglądały troszeczkę te spory, które toczyła Anglia z Francją. No tak jest, ale ja chcę ci zwrócić uwagę, że my tak sobie coś tam robimy, pośmiechajki z tego całego, z wagi tematów, które taki konflikt rodził. Ale z drugiej strony, Marku, zwróć uwagę, gdyby nie było konfliktu, to o czym by tu Jonathan Swift pisał? Książki by nie było. Istotą rzeczy są konflikty. Konflikty są, dzięki Bogu, wieczne, nieśmiertelne i niezbędne po to, żeby w ogóle było ciekawie na świecie po prostu. Wiesz co, ja nie wiem, no ty tak relatywizujesz to wszystko. Koniecznie chcesz mnie przekonać o tym, że Jonathan Swift w ogóle wszystko zawdzięcza temu, że ludzie są niedoskonali i gdzieś tam już nawet w XVIII wieku różne głupoty popełniali. No to ja się z tym zgadzam oczywiście, nie będę dyskutował, rzecz oczywista. Mnie chodzi o to, że robi to jednak w taki sposób niezwykle wdzięczny, taki, wiesz, on to robi nie tak, wiesz, że wali pało między oczy, jakby to zrobiły niektóre współczesne kabarety, tylko stara się to, zobacz, to, że rozmawiamy dzisiaj i że znajdujemy dzisiaj analogię do tego, co opisywał Swift w swojej książce, to moim zdaniem świadczy to o tym, że on osiągnął, co prawda, oczywiście odwoływał się, no nie bez przyczyny mówiłem o tym, że to powieść była uważana za powieść z kluczem, odwoływał się do ówczesnych wydarzeń, ale udało mu się tak to przedstawić, że dzisiaj znajdujemy tam również odbicie naszych czasów. Czyli zrobił coś uniwersalnego. Znaczy, zrobił przede wszystkim również to, że obudował tą całą swoją teorię świata, że tak powiem, zwykłą prozą życia, po prostu obyczajowością, po prostu malowniczością obyczajów, po prostu. Bez tej prozy życia nie byłoby właściwie w ogóle literatury pięknej. Byłyby traktaty albo przepraszam cię, Marku, ale magisterskie wypracowania, że tak powiem. No dobrze, niech ci będzie, ale no. Wiesz co, trzeba przyznać, że to był w ogóle czas, ten XVIII wiek, kiedy powieść podróżnicza, bo przecież taką formę mają podróże Gullivera, powieść podróżnicza, czy no święci swoje triumfy. Jakiś czas przed ukazaniem się podróży Gullivera ukazała się powieść do dzisiaj znana i również czytywana, co prawda w nieco takiej uwspółcześnionej wersji również i takiej dostosowanej do współczesnych czasów, ale powieść Przypadki Robinsona Crusoe. To świadczy o potędze czasu. Tak, bo rzeczywiście, zobacz, poza tym
Z kolei podróże, które odbywa Gulliver, a więc podróże, które przedstawia Jonathan Swift, one dotyczą, znaczy tam jest, zobacz, nie jest, to nie jest podróże, w tytule nie ma wielu podróży do wielu odległych krajów świata, a narodów świata tam jest. I to jest dosyć istotne moim zdaniem, bo zobacz, ja bym się nawet dopatrywał tego w książce, że tam po raz pierwszy, no wiem, przegnę pałkę za chwilę, ale tam po raz pierwszy pokazuje się, jak trudno jest zestawić, spotkać ze sobą dwie różne kultury, nas i obcych, że tak ciężko się jest pojąć, tak ciężko się jest zrozumieć, kiedy nasz system wartości jest inny niż ich system wartości. Nasze, to co uważamy za dobre, oni uważają za złe. Zobacz, na tym stoi cała fantastyka naukowa. Tak, do fantastyki to za chwilę wrócimy, ale ja teraz zrozumiałem ideę Unii Europejskiej. No to ja słucham cię z uwagą. To jest po to, żeby już nie podróżować do innych narodów. Tak, żeby wszyscy byli tacy sami. Tak. Tak. Ale zobacz, przecież te rzeczy, które opisuje Swift, no tam... Zobacz, główny bohater spędza wiele czasu na rozmaitych dysputach. No taki był czas, że pisanie kojarzyło się głównie z tym, że toczyły się różne dialogi. On tam rozmawia z przedstawicielami Liliputów, czy w drugiej części z władcą Olbrzymów. Tam się toczą nieustające dysputy. Dysputy, w których ścierane są poglądy dla nas, czy dla ówczesnych Europejczyków, oczywiste, czyli na temat prawa, na temat tego, co Swift sądzi o prawie, czy też o teorii oraz praktyce prawa, z tym, co mogą sądzić na ten temat inni, z naszego punktu widzenia obcy. Tam są tak samo proste rzeczy wykładane, jak, za przeproszeniem, jak w Biblii. O kradzieży, o dobrze, o źle, o oszustwie, o prawdzie, o wszystkich takich rzeczach. Wiesz co, ja się zastanawiam, jak tak mówisz o tym, czy samo imię użyte, bo zwróćcie Państwo uwagę, ja mówiłem na początku naszej audycji o tym, że popkultura odarła dzieło Swifta z tej pewnej baśniowości, z pewnej literackości i z pewnej powagi. No bo wszyscy wiedzą, że są podróże Gullivera. My już to zdradziliśmy, cytując tytuł, ale jak miał na imię Gulliver? Ja sobie zrobiłem taką ankietę przed audycją i wierz mi, rzadko kto potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja co prawda nie wiem, jak się to wymawia. No, zapisuje się Lemuel. Tak samo jak Samuel. No, być może tak, ale zwróć uwagę, że ten Lemuel Gulliver, czy Gulliver, no chyba tak, w ogóle skąd się wzięło to imię? To imię to jest imię biblijne. W dodatku występuje w Biblii tylko w jednym miejscu, w Księdze Przysłów. I ten, o ile dobrze pamiętam, ale tu nie daję gwarancji, lepiej to sprawdzić, to co mówię, zdaje się, że oznaczało należący do Boga. Czy to są jakieś tropy? Nie wiem, tego nie wiem. Nie doczytałem, nie znalazłem w literaturze, a chociaż jestem człowiekiem niezwykle pysznym, to jednak nie odważę się, żeby jakąś teorię literacką usnuć w tej chwili. Ważne, żeby to pamiętać, że takie imię nosi główny bohater, a warto o tym pamiętać w kontekście tego, co powiemy na temat tego, co wyprawiał w książce. Jak znam ludzi, którzy piszą dobre książki, to raczej nie było to przypadkiem. Tak, chyba tak, też tak sądzę. Swift użył tego imienia akurat. Natomiast... Wiesz, ty zwróciłeś uwagę na koligację tej książki science fiction jako taki. Otóż ona jest ogromna. Po pierwsze, właściwie wszystkie modele... My obcy, tak. Wielcy, mali, wielcy, inni po prostu. Ukraina, tak dalej. Inteligentnych koni, to tak, w czwartej zwierzęta, części. Zwierzęta, ludzie i tak dalej, te wszystkie archetypy i symbole po prostu są dokładnie odwzorowane. Poza tym, jak można podać mnóstwo przykładów, na przykład
na mówię, przykład, na przykład, nie? Takie opowiadanie Ballarda o olbrzymie wyrzuconym na brzeg morza. Już nie pamiętam, jaki to tytuł nosiło i opowiadanie, natomiast ja sobie dam rękę uciąć, że Ballard by nigdy go nie napisał, gdyby nie Swift ze swoimi podróżami Gullivera po prostu. No to jak tak szukamy jeszcze jakichś konotacji fantastyczno-naukowych, to zwróć uwagę, że w trzeciej części, kiedy główny bohater znajduje się na latającej wyspie Laputa, tam jest taki, tam pośród różnych wynalazków, bo tam się głównie znajdują wynalazcy oraz inni ciekawi ludzie, to jest tam takie urządzenie, które się nazywa silnik. Mhm. I ono, tak z opisu wynika, że to właściwie jest jakby rodzaj komputera. A oczywiście jeszcze tam ta nazwa nie pada, ale jakby kiedy poznajemy, do czego to służy, to tak naprawdę jakbyśmy mieli do czynienia z komputerem. Więc takich mniej lub bardziej bezpośrednich odniesień do science fiction w dziele Jonathana Swifta jest naprawdę sporo. Ale mnie, powiem ci, że nawet ten silnik, o którym przed chwilą powiedziałem, nie fascynuje tak bardzo, jak właśnie kontakt między, w tym wypadku, my, obcy. My to Gulliver i przedstawiciel, jako przedstawiciel cywilizacji europejskiej i obcy jako, no, rozmaici obcy, którzy nie rozumieją, to jest ważne, to się udało Swiftowi, nie rozumieją jego systemu wartości. Kwestionują go. O tym za chwilkę, ale kwestionują go dosyć regularnie. Ja akurat znalazłem taki fragment, mówiłem o tym tłuczeniu jajek w Belfusku, w tych lipucich krainach. Otóż tam jest mowa o tym, że kiedy chcemy zjeść jajko, z której strony powinniśmy rozpocząć jego tłuczenie, od grubszego czy od cieńszego końca. W podróżach Gullivera ten spór, i tu cytat, był przyczyną 6 rebelii, których jeden cesarz stracił życie, a drugi koronę. To przytaczałem poprzednio z pamięci, teraz udało mi się ten fragment znaleźć. No to pokazuje ten bezsens, o którym już wspominałem, ale bezsens z naszego punktu widzenia. Bo zobacz, Jonathan Swift, kiedy jesteśmy w trzeciej części na tych latającej wyspie Laputa, notabene, wiesz, a propos takich przypadków językowych, Laputa, znalazłem gdzieś w odmętach internetu, że po hiszpańsku Laputa, a to jedno z określeń, o dokładnie, ale to jest jedno z określeń prostytutki. I przypadek? Powinienem powiedzieć, że nie sądzę, ale nie wiem, ale tak jak powiedziałeś, przy pewnej klasie pisarskiej nie ma takich przypadków. I ta Laputa, w związku z tym, jak później jest opisana, no to może się właściwie kojarzyć z takim właśnie miejscem dosyć podejrzanym. Bo czymże jest ta Laputa? Brzmi całkiem nieźle. Wyspa, latająca wyspa, no w ogóle pobudza wyobraźnię, znowu fantastyka naukowa, latająca wyspa, na niej żyją sobie naukowcy, różnego rodzaju nawiedzeńcy, badacze, no ale co oni badają? No jeden z nich na przykład bada, czy się da przeprowadzić proces odwrotny, no bo normalnie jemy i wydalamy. Czy by się nie dało zrobić z tych wydalin pożywienia na przykład? No to przecież nad czym dzisiaj naukowcy... Nie, to ja wiem, że nad czym dzisiaj, ale wtedy to był... Zobacz, tak naprawdę, to wiem już, nie, gdzieś to jednak wyczytałem, że tak naprawdę Jonathan Swift kpił sobie w żywe oczy z jakiegoś brytyjskiego towarzystwa naukowego. Bo to, co opisałem, ten problem, który tu przed chwilą opisałem, to był jeden z mniej absurdalnych problemów. Oni się zajmowali jeszcze bardziej absurdalnymi rzeczami. Przy okazji wynajdywali też rzeczy całkiem fajne. Ale niech... Wiesz, ta absurdalność, Marku, jest dla mnie zawsze taka podejrzana. Bo wiesz, dla człowieka współczesnego, na przykład dla Europejczyka, tego pełną gębą, jakie to ma znaczenie, czy to nie jest abstrakcyjnie, totalnie problem
czy istnieją czarne dziury, czy to są czarne tunele, czy to są czarne coś tam, bagno, czy to jest coś innego czarnego, czy to jest czarny mamut. No do czego prowadzisz, bo nie rozumiem. No po prostu, bo to jest tak samo. Nauka się zajmuje rzeczami bezsensownymi w większości, bezsensownymi dla normalnego człowieka. Nie. Wiesz co, ja się z tobą tu absolutnie nie zgadzam, nie? Bo wiesz... Ja się też z tobą nie zgadzam. A to ale... bardzo mi jest przyjemnie, że się ze mną nie zgadzasz. Zaczniemy zaraz podnosić głos. Bardzo dobrze. W każdym razie chodzi mi o coś takiego, bo to badanie, które opisałem, jest jednak, widać po intencjach, po tym, w jaki sposób opisuje to Swift, no jednak synonimem pewnej takiej sztuki dla sztuki, takiego badania dla badania. Po prostu, wiesz, no, takiej hochsztaplerki naukowej. No ale Marku, z dzisiejszego punktu widzenia to, co robili alchemicy, to jest też sztuka dla sztuki. Badali wszystko. Gdyby nie alchemia, nie byłoby chemii. I w ogóle niczego by prawie nie było. No więc był sens w tym wszystkim. Był sens w metodzie, w wypracowaniu metody badawczej, że tak powiem. Natomiast być może tak samo badanie jakiegoś, wiesz, tam trójkąta bermudzkiego też do czegoś prowadzi. No wiesz, badanie tego, co powiedziałeś, czy czarna dziura to jest tylko czarna dziura, czy może tunel do innego wszechświata, dla ciebie może nie mieć sensu, dla kogoś innego sens ma. Ja widzę nawet, co więcej, da się nawet udowodnić, i to nawet widziałem audycję, film na ten temat, że może to są te osławione nasze portale do przeskakiwania z jednej części kosmosu do drugiego. Bo jeśli udałoby się przez czarną dziurę przeskoczyć bez szwanku, jeszcze niedawno mówiono o tym, że to jest absolutnie niemożliwe, bo kiedy dotrzemy do pewnego momentu, zostaniemy rozerwani, gdybyśmy próbowali przez czarną dziurę przejść. Tymczasem widziałem już odnośny, i to powiedzmy nie naukowy, a popularno-naukowy program, który udowadniał, że nawet obiekt wielkości planety mógłby przez taką czarną dziurę przemknąć do innej części wszechświata, czy też właściwie do innego wszechświata. Ja pomijam, czy na ile to jest sensowne, czy albo nie, albo bez sensu, natomiast jakieś to przynajmniej potencjalne, praktyczne znaczenie ma. Pewno mi zaraz odpowiesz, że ci badacze, którzy badali, czy się da odwrócić proces trawienny, no też moglibyśmy, można by skonstruować takie żywnościowe perpetuum mobile. No tak, no. Ale jednak ja myślę, że Swiftowi chodziło o coś, o pokazanie pewnego absurdu, w który czasami popada nauka. Nauka uwielbia popadać, zwykle natomiast tak samo uwielbia popadać kultura, po prostu mnożąc rzeczy bezsensowne i że tak powiem, wtórne. Natomiast niestety na tym polega życie po prostu. Życie polega nie na tworzeniu idealnych systemów, ale właśnie na bezsensie po prostu. No dobrze, ale kiedy czytamy u Swifta o Laputcie, to tam bezsensowność jest podniesiona do kwadratu. Ja się przygotowałem do dziś, tego, żeby ci to udowodnić. Wynotowałem sobie piosenkę Jacka Kaczmarskiego. On miał taki cały cykl i tam się pojawiły podróże Gullivera, Laputa. I posłuchaj, jak on o tej Lapucie śpiewał. No ja śpiewał nie będę, pozwolę sobie to tylko przeczytać. Otóż oddajmy głos poecie. Głupio jest żyć wśród mądrych ludzi, co świat do końca zrozumieli. I o nic się nie muszą trudzić, nie wiedzieć, czego nie wiedzieli. Znając zasadę i mechanizm, w muzykę zasłuchani sfer wiecznie unoszą się nad nami, jak nad ruchomą kartą zer. Trzeba uderzać ich po uszach, by w żywy się wsłuchali los. Trzeba uderzać ich po ustach, by mogli własny wydać głos.
ale króciutko trwa ocknienie, nim wrócą we wszechwiedny sen. A nam z pałaców ich kamienie lecą na głowę w biały dzień. Nie wiedzą już, choć wiedzą wszystko, jak zwykłe bułki się wypieka, jak chronić źródło, by nie wyschło, jak łatać dach, by nie przeciekał. Nikt nigdy ich już nie obudzi. Śmiechem i klątwą się na ustach cisną. Głupio jest żyć wśród mądrych ludzi z ich piękną, latającą wyspą. I myślę, że Kaczmarski dokładnie, świetnie przekazał to, o co chodziło Swiftowi. Świetnie to przekazał, zresztą doskonale to współgra z książką, której nigdy w życiu nie napisze, jest bardzo boleje nad tym. Strasznie chciałem, już to kiedyś mówiłem, napisać pochwałę barbarzyństwa. I tutaj to ten cały refren, trudno jest żyć wśród mądrych ludzi, albo wręcz bezsensownie jest żyć wśród mądrych ludzi. Mądrzy ludzie są po to, żeby umrzeć po prostu. Wiesz, jak ci taternicy czy alpiniści zdobywają szczyty, to nie po to, żeby potem usiąść okrakiem na tym szczycie i tam siedzieć. A bardzo często mądrzy ludzie to robią. Zdobywają pełną mądrość, po czym na tej mądrości, że tak powiem, siedzą okrakiem, trzymają się tego i już nie widzą niczego innego poza tą swoją mądrością. Ale wiesz, mądrość jest do zdobywania, a nie do siedzenia. Wiesz co, ale ja sądzę, że Kaczmarskiemu, a wcześniej Swiftowi chodziło o coś takiego, że ta Laputa, latająca wyspa, jest zamieszkana przez, no właściwie przez szarlatanów, takich szarlatanów naukowych, którzy są tak zatopieni w takich spekulacjach myślowych różnego rodzaju, że potrzebują takiej swojej swoistej służby, takich budzicieli, to tak określmy. Oni stale kroczą pomiędzy tymi badaczami i muszą ich uderzać, o tym co Kaczmarski wspomina, uderzać ich po ustach i po uszach, takimi wydętymi pęcherzami z grochem, aby przywoływać ich do rzeczywistości. Oni po prostu kompletnie odlecieli na tej Lapucie. Czy ty uważasz, że ci, którzy badają te czarne dziury, nie odlecieli? Wiesz co, nie jestem przekonany, bo ja później widzę Wiktora Żwikiewicza, który z wypiekami na twarzy czyta Scientific American albo Wiedzę i Życie i niesamowicie się tym przejmuje, co oni tam na was grali. No tak, ale to jest atawizm po prostu młodzieńczy, że tak powiem. Natomiast, bowiem ma prawdę, to sensu w tym nie ma żadnego, bo i tak nic z tego nie wynika, bo dzisiaj to są dziury, tak samo jak struny, a jutro będą, będą rury. Sprężynki, rury albo inne tam kółka. Na pewno tak będzie, więc ciekawy jest tylko proces dochodzenia do czego się nigdy nie dojdzie. Natomiast, bo nigdy, że tak powiem, tej prawdy oczywistej nie osiągniemy, bo po prostu być może dlatego, gdyż jej w ogóle nie ma. Ja tak się zastanawiam, bo mówimy już dosyć długo o dziele Swifta, a nie powiedzieliśmy dla zainteresowanych, jak mniej więcej to jest skonstruowane. Otóż te wszystkie podróże, o ile dobrze pamiętam, to są cztery wielkie podróże. Tak, cztery strony świata. Cztery wielkie podróże. One trwają tak naprawdę, i tu mogę się, też mnie proszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że 16 lat łącznie trwają. I to są podróże tak wymiennie po kolei. Pierwsza część to jest podróż, w której Gulliver trafia do kraju Liliputów. Kiedy się budzi na plaży, to wszyscy najlepiej znają właściwie tę część. Jest skrępowany przez ludziki, które mają, o ile dobrze pamiętam, 15 cm wzrostu. I tam siłą rzeczy i zostaje wmieszany w różnego rodzaju konflikty, bierze udział w wojnie, ratuje właściwie jedno miasto, później bierze udział w bitwie, w końcu ucieka, bo gasi pożar w dosyć specyficzny sposób, za co ma go spotkać proces, za to olanie miasta, no tak to powiedzmy eufemistycznie.
To jest pierwsza część całej jego przygody w tym Liliputowie, tak to określę. Druga część to jest, trafiamy z deszczu pod rynnę, no bo trafiamy do krainy olbrzymów. I tam najpierw mamy olbrzyma, który naszego głównego bohatera pokazuje na różnego rodzaju, nie wiem, targach, jarmarkach jako dziwo, takiego, tak jakbyśmy małpkę pokazywali, albo jakiegoś innego dziwnego stwora. Później trafia na dwór, o którym wspomniałeś, tam gdzie te wielkie nocniki, ale i władca, z którym dosyć dyskutuje na poważne tematy, chociażby na temat tego, Prochu, czy... tak? Prochu też. Tego, czym jest władza. I to jest też ciekawe. Widać, że to był taki czas, kiedy dosyć popularne były różne utopie. Bo co słyszy Gulliver od władcy olbrzymów? Żeby mu, broń Boże, nie zdradzał, jak się proch produkuje. Bo on wcale nie chce znać tej receptury, bo to jest straszne. No i tu widać, jakim jednak pięknoduchem był Jonathan Swift, postulując coś takiego, bo proszę mi pokazać jakiegokolwiek władcę, czy to dawnego, czy współczesnego, czy to będzie prezydent, czy to będzie inny król, który mając okazję posiąść tajemnicę jakiejś ekstra tajemniczej broni, dającej przewagę nad innymi, powie nie, ja nie chcę tego znać. No napisałbym chętnie opowiadanie albo powieść o władcy, który właśnie takiej broni nie chce, z pełną świadomością, gdyż może być użyta przeciwko niemu również. Więc lepiej ją pogrzebać, zadeptać, zgasić ten ogień. A, to mam jeszcze puentę do twojego opowiadania. Pogrzebać, zadeptać i jeszcze zamordować wynalazcę. Tak, oczywiście. Koniecznie. Tak, koniecznie. No. A nie wiem, czy pamiętasz, było takie opowiadanie Raya Bradbury'ego. Taki był zbiorek opowiadań Kajak Kosmos. Mhm. Bradbury. I tam też było takie opowiadanie, które się w Chinach dzieje. Mhm. Gdzie pewien wynalazca wynalazł urządzenie i został właśnie zamordowany. Bo to nie był... Chińczycy byli mądrzy. Pewne rzeczy muszą mieć swój czas, tak być wynalezione. No tak, ale w gruncie rzeczy, no przyznasz, że no dobrze, to my sobie możemy tutaj poukładać scenariusze fantastyczno-naukowe, ale jednak przyznasz, że no Jonathan Swift był pięknoduchem. No był, miał polos po prostu pięknoducha. No to powiedzmy jeszcze, bo stanęliśmy w połowie, bo stanęliśmy w kraju olbrzymów, a to jeszcze nie koniec podróży, bo trzecią podróżą, którą odbył, no właściwie został uratowany, bo jak on był w tym kraju olbrzymów, to najpierw sobie powalczył z wielką muchą, to bardzo, bardzo ładnie opisuje, bardzo ładnie Swift opisuje walkę z muchą. Natomiast później został porwany przez jakieś ptaszydło, orła chyba. Poczekaj, Marku, jak mówisz o tej walka z muchą. Ileż filmów powstało potem aż od obcego ósmego pasażera Nostromo, począwszy w science fiction, o tych, jak to my walczymy z wielkimi muchami, albo innymi pasożytami, albo przylatującymi. Nie wiem, czy pamiętasz taki klasyk horroru Mucha. Tak. Ale ja nie mówię o tym filmie z połowy lat 80., ale był też taki w latach 50. nakręcony bardzo wprost, kiedy główka muchy na ciele człowieka w dużej wersji, a odwrotnie mała główka człowieka na ciele owada w małej wersji tam była. No tak bardzo wprost. No masz rację, rzeczywiście coś takiego się pojawia. A ile Japończycy naprodukowali tych Godzilli i wszystkich innych takich, te wielkie, duże depcze nas malutkich. Nie? Tak, tam jak Eybrich, potwór z głębin, albo Godzilla kontra Mecha Godzilla, tak, powrót Mecha Godzilla i tak dalej. No piękne to były filmy, hadzałem pasjami. Natomiast wróćmy jednak do Jonathana Swifta, no bo później go porywa jakieś ptaszydło z tego kraju olbrzymów, bodajże orzeł, i go gdzieś tam porzuca i chyba na środku morza, i wtedy go ratują mieszkańcy latającej wyspy Laputy,
czy Laputa, no dobrze, wyspa Laputa była w każdym bądź razie, no i tam poznaje to dziwne miejsce, a i to jest trzecia część, i czwarta część znaczy, ona mi się najbardziej podoba. Mi się też chyba. No właśnie, chyba mi się najbardziej podoba, bo... Chociaż jest zupełnie praktycznie biorąc nieobecna w przekazach tych powierzchniowych. No bo jest dosyć trudna, bo co tam mamy, z czym tam mamy do czynienia? No to już jest klasyczny science fiction, bo mamy tam już do czynienia z obcymi. Bo mieszkańcy, ja nie podejmuję się wymienić nazwy, ale są to inteligentne konie. Oni się nazywają, ale ja nie potrafię tego wypowiedzieć. Te inteligentne konie goszczą głównego bohatera i odkrywają, że na podstawie jego opowieści, na podstawie jego wyglądu, że oni mają takich u siebie, takie dzikie stworzenia, jahusi ich nazywali, i to są ludzie. Mają wszystkie przywary, które Gulliver opisuje jednemu z tych mądrych koni. I wydaje się to, ta kraina mądrych koni, pewnym takim sielskim obrazkiem, rajem na ziemi, a okazuje się później, że to wcale taki raj nie jest, że pomimo, że tak fajnie i oni są tacy inteligentni i tacy mądrzy, to jak przyjdzie co do czego, to się wcześniej czy później okazuje, że nawet najinteligentniejsi w pewnym momencie pokażą ci kuku. O tym kuku będziemy zresztą mówić. No to tak się przedstawia najogólniej, jeśli można by zrobić zarys fabuły, to tak najogólniej przedstawia się fabuła podróży Gullivera. No to teraz warto by troszeczkę, myślę, powiedzieć o tym, tak tokujemy, że to jest opowieść filozoficzno-polityczna. No nie, przede wszystkim to się bardzo ciekawie czyta. To ma fabułę, to ma każdy rozdział, ma puenty. Jest to wieloznaczne, jest to naprawdę rasowa książka do czytania kiedyś. Być może również dzisiaj. Wiesz co, tam się już zaczynają te odniesienia polityczno-obyczajowe już w pierwszej części tej Lilliputciej, kiedy bardzo dokładnie opisany jest dwór no, Lilliputów. Te wszystkie koneksje, te wszystkie zależności, kto z kim, przeciwko komu, albo jakieś koterie które powstają, różnego rodzaju podszepty, komentarze, jacyś załóżnicy, to jest podobne. Znaczy, z tego co wiem, to pisząc tę część, Swift opierał się na obserwacjach, które poczynił na dworze królewskim w rodzinnym kraju. No to nie jest budujące, powiem ci, to nie jest budujące, jeśli tak się zachowywali dworacy. To znaczy, to jest, Marku, budujące. Podobnego. Tak, jest to budujące, gdyż w ten sposób zachowywali się wszyscy dworzanie w czasach wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza, średniego średniowiecza i tak się zachowują dzisiaj, tak samo się zachowali wczoraj, tak się zachowywali jutro. Co z tego wynika? Z tego wynika, że to zupełnie nie przeszkadza temu, żeby istniał postęp naukowo-techniczny, żeby się kultura rozwijała, Europa idzie do przodu dalej, czyli wszystko jest w porządku. To nikomu nic nie przeszkadza, że są dworzanie, że są łapówkarze, że są lizusi. Wręcz przeciwnie, oni pomagają, wspomagają ten marsz, to są urzędnicy państwowi. Ja nie wiem, czy wspomagają i to, ta konstatacja, że tak jest, wcale nie jest budująca, bo to, że tak wygląda rzeczywistość, no nijak nie sprawia, że ja się czuję lepiej. Ale czekaj, to, że tak było 200 lat temu, 300 lat temu, to cię nie buduje? To powinno cię podbudować, to znaczy, że jest dobrze. Inaczej byś nie istniał, Marku. Istniejesz dzięki temu, że było tak,
300 lat temu, 200 lat temu i że tak jest dzisiaj. I byłem na tyle głupi, że nie zostałem urzędnikiem państwowym, bo bym brał te łapówy, tak jakbyś ty tego, jak to opisujesz, brałbym te łapówy. Zostałbyś politykiem. Tak, no i dalej brałbym łapówy. No tak, no to tak. Jest sposób na życie. Wiesz co, ja chcę w to wierzyć, chociaż coraz nie dajesz mi szansy. Ja chcę wierzyć, podobnie jak Jonathan Swift, że istnieją jakieś takie, nie wiem, unikaty, ale które jednak nie hołdują takiej zasadzie, że wszystko da się załatwić, wszystko da się wyłapówkować i wszystko da się jakoś jakimś szemranym kanałem załatwić. O tych unikatach to śpiewał Kaczmarski właśnie. Nie. O tych mądrych ludziach. No właśnie. Nie da się żyć wśród mądrych ale ludzi. Ale nie, Kaczmarski w swoich cyklach historycznych i związanych z obrazami także pisał o ludziach, którzy wykraczali poza te ramy, które opisuje Swift, czy które ty starasz się scharakteryzować. No bo to nie jest, wiesz co, to, że coś się dzieje i że coś jest nienormalne, to jeszcze nie świadczy, że ja się tym mam zachwycać i uznawać, że nienormalność jest normalnością. No tak? Nie, no taka jest idea dzieła Swifta, że on pokazuje, że to jednak no zgniłe jest po prostu. Chciałbym ci powiedzieć, że użyłeś takiego słowa, które ja uwielbiam, zgniłe. Wszystko, proszę cię, co jest najpiękniejsze na świecie, jest efektem rozkładu, mój drogi. Nie ma wina najszlachetniejszego bez rozkładu. Nie ma piwa bez rozkładu. Nie ma dobrego sera bez rozkładu, proszę ciebie. Nie ma pięknych kwiatów w doniczce bez rozkładu w glebie po prostu. Nie ma również przyszłych pięknych pokoleń europejskich albo tam obojętnie azjatyckich bez rozkładu mnie i ciebie na drobne. Wiesz co, no? To tak jak się już przerzucamy argumentami, to powiem ci w ten sposób. Dobrze, z winem trafiłeś, ale jednak jak chce się napić setkę wódki, to będę stawiał jednak na destylację. Czyli pewne wysublimowanie tego ale wszystkiego. Ale najpierw rozkładamy, dobrze, a potem ale wyciągamy. Jednak. No. Natomiast jeśli poprzestaniemy tylko i wyłącznie na tym etapie rozkładu, no to nie jest fajnie. Nie, ja myślałem o świadomym rozkładzie. No tak, ale zauważ, że ten rozkład, o którym mówimy, czyli to życie dworskie, tak to określmy, bo wszystkich zainteresowanych oczywiście odsyłamy do książki Jonathana Swifta, bo tego się nie da opisać słowami, w jaki sposób dwór funkcjonuje, jak tam jedni drugich podgryzają, podkopują, podkładają świnie, to tak się chyba dzisiaj mówi, to ten sposób funkcjonuje. I to właściwie dobrze funkcjonuje, bo to działa. Najważniej, jak działa, to znaczy że no, na tym etapie się sprawdza. Ale jednak, no wiesz co, Swift by tego nie pisał, gdyby jednak nie chciał tego ośmieszyć. Wiem, Marku, ale wiesz, jakoś z czasem bieżącym mi to tak pobrzmiewa, bo były takie same, wiesz, pośmidówki po prostu, wiesz, o jakimś tam dworze, przypomnę się, o dworze Kaczora, Donalda Tuska. Dzisiaj są takie same pośmiewki, proszę ciebie, na temat dworu Kaczyńskiego, że tak powiem, i co z tego? Jakie to ma znaczenie, skoro wiesz, jest takie to, przywołuję bardzo często to arabskie, bardzo mądre powiedzenie, psy szczekają, karawana jedzie dalej. To, że tak nawet jest... idzie. Proszę? Idzie. Idzie dalej. Idzie. Ale wiesz co? Nie no... Gdzieś się nasze stanowiska zbliżają, ale chyba jednak nie do końca. Bo ty uznajesz, że tak jest. No owszem, pewno różnego rodzaju... I nawet koterii... tak musi być po prostu, bo taka jest natura ludzka. A ja uważam, że siła pewnych ruchów tkwi w tym, że się ludzie buntują przeciwko temu. Tak, mówisz jak komunista, kurde. A tam komunista. Zniszczymy tą zgniłą dworską tą i zbudujemy. W naszym kraju najprościej, jak chce się komuś ukręcić głowę, to powiedzieć, że jest komunistą. Nie, ja nie jestem komunistą, ja jestem człowiekiem, który chciałby żyć w kraju, w którym
cnotą nie jest obrobienie tyłka drugiemu człowiekowi albo okradzenie go, nawet nie, gdy on nie jest tego świadomy, ale okradanie go w jakiś taki pośredni sposób. Że to nie jest cnota po prostu i takim, w takim, tego bym chciał. Marku, ja ale nie, ty mówisz, nie chcę komunizować. No, Marku, wcale. Dobrze, ale ty mówisz o chcieństwie. Ja żyję w takim kraju, jaki jest, a nie taki, nie chcę żyć w takim, jakim bym chciał, ale zaręczam... bo w tym momencie byłbym utopistą, wizjonerem, szalonym zupełnie oszołomem, który by chciał, że tak powiem, swoją rzeczywistość wprowadzić w życie. No prostu, kuźwa, nie? Ale czy ty nie rozumiesz tego, że to, co mówisz, jest moim zdaniem nie styka się po prostu, bo ty chciał... Swift też nie zamierzał emigrować ze swojego kraju. No, co, a, no tak, ale to nie znaczy, że położył uszy po sobie i w ogóle tego nie zauważał. O takich rzeczach trzeba mówić, ponieważ generalnie ludzie... Tylko, nie, tylko część nie, no społeczeństwa dobrze. Mówi, no wiadomo, łapówki brali, biorą i będą brali. Zauważ, tylko część ludzi się na coś takiego godzi, a część mówi, kuźwa, przecież ja i tak im płacę, i tak z moich podatków idą pieniądze. To ja funduję urzędnikom to, że mogą pracować, bo to z moich podatków jest płacone. To dlaczego on chce jeszcze ode mnie łapówkę? I to jest ta zdrowa część. Ludzie, którzy się buntują przeciwko takiemu status quo, że będziemy oskubywani. I to chciał chyba Jonathan Swift pokazać. No, ale wiesz, ale on nie jest wojującym. On po prostu opisuje zdarzenia z dystansem ogromnym i z dobrym smakiem w sumie. Ale ja wcale nie mówię, że on jest wojujący, bo siła, wiesz, jest coś takiego jak siła spokoju, proszę, bez żadnych konotacji politycznych. Siła spokoju polega na tym, że opisujemy coś i to dogłębnie. Swiftowi się to udało. On opisał w tej powieści z kluczem sposoby, w jaki to działa. I to już było na tyle ośmieszające, że pewnym osobom nie było przyjemnie przyznać, że ja jestem właśnie taki, że właśnie mnie w tym sportretował Jonathan Swift, że właśnie taki jestem wredny i paskudny. Na tym polega siła takiego utworu, moim zdaniem. Dobrze, Marku, ja się z tym zgadzam, natomiast wiesz, ja nie lubię naprawiać rzeczywistości. Od tego są inni ludzie, od naprawiania rzeczywistości. Rzeczywistość jest jaka jest. Ja się nigdy nie zgodzę z rzeczami według mnie negatywnymi. Nie zgodzę się i nie dam im przyzwolenia, ale nie będę próbował naprawiać. A zobacz, a jak byś ocenił taki fragment dzieła Swifta, w którym on, kiedy rozmawia z, bodajże z władcą Liliputów, ale to już nie... Mhm. Wydaje mi się, że to ta rozmowa jest. Kiedy dowiaduje się o tym, że kodeks karny w kraju Liliputów jest zupełnie inny niż ten, który można spotkać w Europie. I że mieszkańcy krainy tej Liliputiej to najbardziej dotkliwie karzą donosicieli. Oraz oszustów, czyli ten, kto doniesie na kogoś, a to oskarżenie, to też jest dosyć znamienne, a to oskarżenie okaże się nieprawdziwe, według prawa Liliputiego traci cały majątek. A oszustwo, to oszustwo w tym kraju jest karane ciężej, znacznie bardziej dotkliwie, niż na przykład kradzież. No widzisz, Marku, ja też uważam, że tak powinno być, natomiast nie założę partii, która będzie próbowała wprowadzić w czyn Liliputią, że tak powiem, filozofię. Bo ale Jonathan Swift też nie założył. Nie założył, gwarantuję ci, nie słyszałem w każdym bądź razie, żeby coś takiego zakładał. On to po prostu opisał. No i jest to takie świadectwo, dlaczego my dzisiaj znajdujemy tyle odniesień w tej książce? Bo tu ci przyznaję rację. Chyba niewiele się zmieniło. No nic się nie zmieniło. Chyba niewiele się zmieniło. Ale to w związku z tym, co? Powinniśmy to uznać, że ponieważ przez ostatnie kilkaset lat nic się nie zmieniło, to jest normalność? Nie, tak. To znaczy, że taka jest ludzka natura. Ludzka natura polega na tym, że mamy wady i z tymi wadami musimy walczyć, sami w sobie. Kuźwa, a gdzie my mamy te zalety?
No jak? Bo jak my mamy wyłącznie wady, to gdzie, wiesz, no... Widzisz, zaraz ci powiem, że widzisz, to są takie... względność tych zalet i wad jest taka. Przypomnę ci moją rozmowę z Markiem Huberatem, pisarzem, którego tutaj żeśmy wiele uwagi poświęcili jego książkom w jakiejś tam audycji, w czasie ostatniego spotkania w Nidzicy, czy tam poza Nidzicą. Otóż zapytałem Marka Huberata, dlaczego nie piszesz? Dlaczego nie piszesz, Huberat, nie? On jest fizykiem. Pracuje naukowo. On mówi, Wiktor, ja mam 5 doktorantów. Ich życie. Ich życie. To są ich pasja, ich tego, ja muszę pracować dla nich. I teraz tak. No i co prawda, widzisz, względność tej wspaniałości Huberata postawy polega na tym, że dzięki temu wykształci 5 doktorantów z fizyki, którzy na pewno się będą tymi czarnymi dziurami zajmowali, czy tunelami. Natomiast my, czytelnicy, nie przeczytamy kolejnej świetnej książki Marka Huberata. Wszystko, dobro i zło to są rzeczy bardzo względne czasami po prostu. Huberat postępuje cholernie, szlachetnie i bardzo dobrze, że dba o tych młodych ludzi, o 5, ale nie dba o kilkadziesiąt tysięcy swoich czytelników słów, którym nie daje swoich książek. No ale przecież właśnie wygłosiłeś najlepszą definicję abstrakcji. No. Bo tych 5 doktorantów Huberata to jest konkret. To są ludzie z krwi i kości. A czytelnicy Huberata to nie jest konkret? To jest mgła. To jest mgła. Słuchajcie. Nie. Słuchacze? Nie. Marek mówi, że jesteście mgłą. Nieprawda. To jest intelektualne nadużycie. No. Ja mówię tylko o tym, że Marek Huberat, kiedy siada do biurka, żeby pisać kolejną powieść, kolejne opowiadanie, nie ma przed sobą twarzy tych potencjalnych czytelników. On pisze dla nieznanego czytelnika. No tak. On oczywiście się w pewnym momencie zmaterializuje, nabierze krwi, kości, ciała i tak dalej, ale w tym momencie, kiedy Marek Huberat pisze, no to on jest, ten czytelnik jest jeszcze potencjałem, tylko i wyłącznie energią potencjalną. Jeszcze go nie ma. Natomiast ci doktoranci no są bardzo konkretni, oni są. I to jest moim zdaniem ta różnica, moim zdaniem się to nie przekłada na to, co... Nie, ja bardzo pochwalam postawę Marka Huberata, ale pokazałem względność również tego dobra i zła, bo to, co jest dobre w jednym miejscu, to się okazuje złe w innym miejscu. Nie ma rzeczy dobrych, z każdej dobrze, strony. To ja cię zaatakuję z jeszcze jednej strony. Powiedz mi, dlaczego mimo wszystko nas dzisiaj, nie mam dobrego słowa, bawi, no zostanie przysłowie bawi powieść Jonathana Swifta. Dlatego że pokazuje ludzkie przywary. Ale zobacz, ja nie mówię piękne cechy szlachetne, tylko przywary, te najgorsze, jakie ludzie mają. To co, powinniśmy przejść do porządku? No tak, no skoro jesteśmy wredni i fałszywi, to tacy już bądźmy. No, przecież nie możemy działać przeciwko naturze. Chciałbym wam przypomnieć, że na przykład starożytne eposy przede wszystkim pokazywały szlachetnych bohaterów, wielkich bohaterów i wielkie... No i właśnie teraz połączył się z nami słuchacz telefoniczny. Halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy? Tak, oczywiście, dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje nazwisko Myszowie, Marek. Dzień dobry, panie Marku. Na początku poinformuję, że na telefon komórkowy nie można się dodzwonić, dlatego dzwonię na ten drugi numer. No, chciałem się podzielić właśnie swoją opinią na temat książki, na temat Swifta. Może coś odmienne od państwa. Powiem wprost, mi się książka kompletnie nie podobała. Nie wiem, czy się kierował autor, może jego fundamentem miała być Odyseja Homera, może właśnie w ten sposób swoją ideę przedstawić, oprzeć na właśnie Odysei Homera. A
Dlaczego mi się ta książka ogólnie nie podobała? Dlatego, że opis... ta książka to dla mnie taki opis sytuacyjny. Opis rzeczywistości, a brak w tej książce jest relacji międzyludzkich. Właśnie dochodzi do zderzenia dwóch kultur, na przykład dwóch odmiennych kultur, to na przykład tańczący z językami. No, i czytałem, i oglądałem film. I uważam, że ta właśnie relacja międzyludzka jest lepiej pokazana, zdecydowanie tak lepsza do odbioru. Można poczuć dokładnie tą inną kulturę, wejść w nią. A tutaj, no tutaj jest tylko taki opis. Możemy zobaczyć jako perspektywę trzeciej osoby. A na przykład w powieści tańczącej z wilkami wchodzimy niemalże w tę kulturę z perspektywy pierwszej osoby. O, może właśnie ten sposób chciałem to przekazać. To mi się w tej książce nie podobało. Jeśli mogę coś powiedzieć, to musimy jednak, znaczy uważam, że właściwie trudno się z panem nie zgodzić, bo to, co pan poruszył, to prawda. Tylko trzeba pamiętać o tym, że ta książka powstała na początku XVIII wieku, kiedy powieść jako taka, taki twór, jaki znamy dzisiaj, no właściwie nie istniała, jeszcze nie miała krwi i kości, jeszcze to wyglądało troszeczkę inaczej. Taka prawdziwa powieść to jednak wiek XIX. To, co się pojawiało w wieku XVIII, to były jednak częściej opowieści takie filozoficzne. Nie wiem, czy pan czytał też przypadki Robinsona Crusoe w tej wersji oryginalnej, Daniela Defoe, ona też jest ciężka w czytaniu. Ja już pomijam kwestię tłumaczenia, bo nie wiem, w jakim tłumaczeniu pan też tego Gullivera czytał. No już też dokładnie nie powiem. Fragmentarycznie. Przyznam się, że fragmentarycznie nie dałem rady. Dosyć ciężkie tłumaczenie, chociaż podobno bardzo wierne, nie potrafię tego stwierdzić, to jest tłumaczenie Słomczyńskiego. Te wcześniejsze tłumaczenia były takie bardziej przyjazne, przynajmniej dla języka polskiego. Słomczyński to jednak zrobił w taki trochę kostyczny sposób, podobno oddając oryginał. Ja nie potrafię tutaj, jakby muszę się oprzeć na tym, co przeczytałem. Natomiast zwracam właśnie uwagę, że to nie jest ten XVIII wiek, właściwie jego początek, to nie jest ten czas, kiedy można oczekiwać po jakimkolwiek dziele literackim tej głębi, o której pan wspomniał, bo ma pan rzeczywiście rację, dla współczesnego czytelnika ważniejsze jest to, ta relacja, o której pan wspomniał, ta możliwość kontaktu z innymi kulturami. Rzeczywiście u Swifta jest to coś takiego, jakby dzisiaj to się wydaje, jakby to był taki chirurg i opisywał jakąś operację. To troszeczkę jest takie to na chłodno, ale jednak jest to, mówiliśmy o tym na początku, satyra polityczna. I zgadzam się, ja się w pełni z panem zgadzam, że to dzisiaj, przynajmniej w części tłumaczeń, czyta się to się trudno czyta, o może tak. Ja może jeszcze podkreślę jedną rzecz, że ważny jest nie tylko czas, kiedy ta książka powstała, ale również kiedy się ją czytelnik, że tak powiem, kiedy w nią trafił. Jakbym w tą książkę trafił dzisiaj, to prawdopodobnie też bym ją fragmentarycznie przeleciał, przeczytał i zarejestrował pewne to, o czym jest. Natomiast ja na nią trafiłem, kiedy miałem chyba 9 albo 10 lat, gdzieś w jakiejś tam ogromnej bibliotece ojca, czy w tego w jakimś zakamarku tej biblioteki wygrzebałem taką książkę z ilustracjami dość niesamowitymi i dlatego też ona do mnie docierała, była fascynująca, chociaż dzisiaj to zdanie mam takie samo jak pan, no to jest grant pamowa, nie? Natomiast wtedy to było coś wspaniałego, wtedy przypomnę, nie było jeszcze
nawet telewizora w Bydgoszczy, kiedy ja tą książkę czytałem. Nie? No, przyznam się, że sięgnąłem po książkę w zeszłym tygodniu. Na potrzeby audycji, żeby się lepiej słuchało panów, to chciałem sobie to powtórzyć. Nie przełknąłem tego kompletnie. No, wie pan, to tak jest. Ja zresztą uważam, że często się tak zdarza, że od jakiejś książki się odbijamy. To nie jest tak, że to się panu tylko wydarzyło. Zaręczam panu, że kilka razy miałem okazję trafić na takie dzieło literackie, z którym zmagałem i poległem. I to całkiem, może nawet mniej zabytkowe niż to dzieło Swifta, ale co więcej, jest ciekawe zjawisko. Być może ono również dotyczy książki Podróże Gullivera, że czasami, tak jak Wiktor powiedział, książka powinna trafić w swój czas, bo zdarzało mi się kilka razy odbić od książki, a potem wrócić do niej i ją przeczytać z mniejszą bądź większą przyjemnością. To jest jeszcze inna sprawa, ale czasami była mi do czegoś potrzebna i nagle okazywała się jakimś takim źródłem ciekawej informacji. Może to tak wyglądać. Ja się kiedyś, Marku, prawie jako dziecko zupełnie odbiłem od takiej książki jak Eden Stanisława Lema. Dlatego by był taki dręczny. Sam jakiś doktor, profesor. No tak, oni tam nie mają imion żadnych. W ogóle takie coś i tak dalej. Kiedy po dwóch czy trzech latach z nudów, bo już nic nie miałem do czytania, zacząłem tę książkę czytać, to na kolana mnie powaliła po prostu. No tak, ale bo jeszcze a propos Jonathana Swifta i Podróży Gullivera, to jest tak, że ja podpisuję się pod tym, co pan mówi. To się dzisiaj trudno czyta, to już mówiłem. Trudno czyta, ale ja jestem przekonany, że w określonych okolicznościach lektura, nawet fragmentaryczna, części tylko z tego, może przynieść sporo satysfakcji. Tam jest na przykład, to jest niewyczerpane źródło cytatów. To jest niewyczerpane źródło pewnych refleksji, które pewno mogłyby być zapisane lepiej, gdyby być zapisane w taki bardziej literacki, płynny, fajny sposób. Ale mimo wszystko tam jest spory ładunek myśli. Marku, przypomnę ci Rabelais z jego Pantagruelem i tymi tam. Gargantuą i Pantagruelem. To jest właśnie książka, której ja nie trawię po prostu. Tak, ale niestety to jest też tak samo skarbnica cytatów, odniesień, wspaniałych wizji i analizy po prostu. A czyta się dzisiaj równie drętwo, tak jak pan powiedział, no, że no. Się to źle czyta, to prawda. Ale chyba warto. No nic, to ja na zakończenie dodam jeszcze, odwołam się do Odysei. Już dosyć dawno też czytałem tę Odyseję, ale pamiętam, że jednak po zakończeniu Odysei miałem taki niedosyt, mało. A w przypadku Gullivera jednak nie ma tego kompletnie. A Odyseja była pisana dużo, dużo, dużo wcześniej. A czytał pan w tej wersji takiej zrobionej na prozę, czy bo była też taka wersja, która była na prozę przerobiona, czy w tej oryginalnej wersji? Tej oryginalnej. Na prozę właśnie. A no właśnie. Ona już to już nie było, to, nie był ten, tu weźmy cudzysłów, oryginał, bo ta jest też wersja Odysei taka zrobiona, no nie wiem jak to zabieg, tak jak pieśń, która tak jak pieśń się toczy. I to też. Zaraz, to ja czytałem właśnie wersję nie prozę, tylko eposu takiego, tak. Ja powiem właśnie, że mnie się to też średnio czytało. Ale to, wie pan, dzięki panu poruszyliśmy bardzo ciekawy wątek tego, że co my to często powtarzamy, no literatura się jednak starzeje. Nawet choćby była całkiem fajna, to się jednak starzeje. I no ja nie ukrywam, że podpisuję się pod tym, co pan mówi, że Podróże Gullivera się mocno zestarzały, jeśli chodzi o ten ładunek literacki. I kiedy ja na początku audycji mówiłem o tym, że współczesna popkultura odarła tę książkę, to dzieło z całej jego głębi,
to sobie zdałem wtedy sprawę, ale już nie mówiłem, a teraz dzięki panu to jednak wrócę do tego, że żałuję, że nie ma kogoś, kto by to dzieło albo przekazał, albo uwspółcześnił w taki sposób, żeby z jednej strony było ono w stanie dotrzeć do współczesnego czytelnika, współczesnego oglądacza, bo być może to może powinien być dobrze zrobiony film. Mm-hmm. Nie ma właściwie tego rodzaju adaptacji. Wszystkie w jakiś sposób spłycają. No i to chyba nie jest dobre. A może by się coś takiego przydało właściwie? Ja na potrzeby audycji mam odmienne zdanie, może będzie audycja nieco ciekawsza. Nie ma sensu na przykład telegrafu unowocześniać i wracać do technologii telegrafu, którą w dzisiejszych czasach telefony i każdy korzysta z telefonów tak samo. Ta książka powinna jednak, no wszystko powiem, może odejść do lamusa, do historii jako takiej. Jednak nie warto chyba wracać, już trzeba iść. Panie Marku, ale wystarczy, że zabraknie prądu i naprawdę przydałoby się machanie rękami, tak jak to telegraf kiedyś robił. Żebyśmy się mogli skomunikować, że tak powiem, z horyzontu do horyzontu, nie? No ale... No tak, no to mamy odmienne zdania, bo ja na przykład uważam, że coś, znaczy... Może w tej wersji oryginalnej, o której mówimy, ona może jest ciężka jest do przeczytania i pewno się dla masowego czytelnika nie nadaje, ale chyba, ja chyba żałuję, że ja myślę, że pomiędzy techniką i literaturą chyba nie ma takiego prostego przełożenia. Telegraf rzeczywiście szkoda, nie ma sensu go udoskonalać, skoro są inne techniki przekazu. Ja myślę, że literatura chyba nie łapie. Takie jest moje zdanie. Wiesz, chciałbym ci powiedzieć, że powiem wam, że Edison kiedyś był górą, a nagle się okazało, że ktoś odgrzebał Teslę. No chociaż. No, z techniką była różnie, panie Marku. No tak, chciałem tylko przyrównać. No dobrze, dziękuję. No nic, ja również dziękuję, miło było. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Dziękuję. Do usłyszenia. No tak, Wiktorze, to wracamy do naszego dzieła. Trochę mi, wiesz, powiem ci, fajny ten kontakt dzisiejszy, bo pozwala tak się nie zachwystywać tym literackim światem. Ja to mam taką tendencję, żeby się zachwycać. Bo nie, ja się... no po prostu wiesz, dobrze jest, jak ktoś się przywołuje do porządku. Tak, to zdecydowanie. Ja się potrafię zagłębiać za bardzo. Ja też, jak zacznę fruwać, to myślę, tak, odloty mamy. Mamy odloty, to zdecydowanie. Fruwanie to znaczy, najpiękniejsza sztuka. Ja powiem ci tak. A jest również pełzanie przecież. Ja mam ogromny sentyment do tej książki. I to zapewne, to zaciemnia mi obraz. No. Po prostu. Ten sentyment powoduje, że ja pewne rzeczy być może widzę bardziej optymistycznie, czy lepiej wyglądają, niż one są rzeczywistości. Ale zobacz, Marku, jaki to dziwny obraz. Ja też mam sentyment. A jak wygląda mój sentyment? To są te nocniki pełne. No, tego właśnie nie mogę zrozumieć, dlaczego ty się tymi nocnikami zachwycasz. Tam no, jest sentyment, mam do nich sentyment. Wie? To ja wolę latające wyspy. Aha, no tak. No widzisz, no. No nie, no proszę cię, no nocniki, no. No ale trudno, no niestety. Ja wiem, i teraz wiem, dlaczego ci się Gargantua i Pantagruel podoba, to dziełko podoba Rabelais. Też tak samo. To też obrzydlistwa, tam jest obrzydlistwo na obrzydlistwie. Jest głębokie. No a jak się dzisiaj czyta, że tak powiem, tego całego, raczej tego samego tam, ten, czekaj, co to Francuzi zmajstrowali, tego całego wąchacza jakiegoś tam. No ten, co wącha, te całe, co zabija. Mów dalej, rozwijaj kwestię. No ten tam jeden był taki wąchacz. Czekaj, ten... No wącha tylko trupy. No i co? No i z tego zrobił arcydzieło ten cały. Nie wiem, to jakiś współczesny, więc ja nie czytam, więc dlatego nie wiem. Nie, ale wiem, że film był taki.
Ach, ty opachnidle. Powiem ci, że z twojego opisu ciężko mi się było... No tak, no, bo takie piękne nazwa pachnidło, co mi w ogóle do głowy... Ale nie, ta treść była troszkę inna. Wiesz? Nie, to nieważne, ale w każdym razie... Ale domyśliłem się. No. Wiesz co, ale powiem ci tak, no dobrze, to ja się jeszcze trochę pozachwycam na tą książką. Chociaż przyznaję, że pan Marek wlał w naszą rozmowę odrobinę rozsądku, bo mówię, ten nam trochę zaciemnia obraz ten sentyment. Tak, to ten sentyment zdecydowanie nam zaciemnia ten obraz, bo ja powiem tak, ja i tak uważam, że warto tę książkę przeczytać. Może fragmentami, może rzeczywiście takie czytanie od deski do deski całości może jednak spowodować wysypkę oraz jakieś inne kłopoty gastryczne. Może, Marku, jeszcze z jednego powodu warto tego typu książki sztandarowe w swoim czasie, warto czasami przeanalizować, nie mówię o czytaniu do końca, ale je jakoś z tego. Otóż, żeby mieć poczucie tamtego czasu, jeśli się studiuje jakąś tam historię, że tak powiem, chce się wyobrazić ten czas, XVIII wiek, czym żyli ludzie, jakie wojny były prowadzone, jak na dworze się dworzanie zachowywali i tak dalej, i przeczytać również, co pisali, co czytali ludzie w tamtym czasie. To chyba dla poczucia czasu, rzeczywistości tamtej, warto po prostu sobie takie rzeczy czasami odświeżyć. No, kto dzisiaj będzie czytał tam braci Grimm bajki, że tak powiem, i rozkliwiał się nad ich okrucieństwem, skoro mamy Walta Disneya, który to okrucieństwo zupełnie tego wysublimował, że tak powiem. No. Wiesz co, ja ci powiem, sporze czytać czy nie czytać, mam chyba argument na rzecz tego, żeby jednak to czytać. I zaraz tego argumentu użyję. Otóż jest, nie wiem, czy sobie przypominasz, w swoim czasie była taka głośna sprawa, że Jonathan Swift na początku XVIII wieku opisał dwa księżyce Marsa. Tak, zgadza się. Tymczasem te księżyce zostały odkryte ponad 150 lat później, dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i natychmiast pojawiły się różnego rodzaju teorie, jak to się stało, że on właściwie te księżyce opisał i w ogóle, no przecież to na pewno UFO, albo przynajmniej obcy mu przekazali i tak dalej. Pojawiły się tego rodzaju szalone, albo obojętnie, nie używajmy, tego rodzaju teorie się pojawiły. Skąd on zatem wiedział, że te księżyce tam są? No i w dodatku bardzo wiele pojawiło się takich głosów, że on dokładnie, nie dość, że przewidział, że dwa, to przewidział, że w jakim czasie okrążają Marsa, w jakiej odległości, jakie są ich wielkości i tak dalej. I tak ludzie powtarzali to. I ja mam wrażenie potwierdzone, a właściwie poparte nawet tym, że się pofatygowałem i poczytałem na ten temat, że to po prostu jedni ludzie powtarzali drugim pewną historię, a ci drudzy nie sprawdzali, nie przeczytali i powtarzali ją dalej. Tymczasem jak się wgłębić w cały problem, skąd się te dwa księżyce Marsa wzięły wtedy, kiedy się wziąć właściwie nie powinny, to rzecz wygląda zupełnie inaczej i właściwie traci swoją tajemniczość. Bo kiedy się porówna, ja tu sobie znowu przygotowałem odnośny cytacik, ale go muszę najpierw znaleźć, bo już mam. Otóż jest taki fragment mówiący o tym, jak to z tymi księżycami. No bo te księżyce Marsa odkryli oczywiście uczeni z wyspy latającej Laputa i tam napisali mniej więcej coś takiego, Jonathan Swift pisze. Odkryli także dwie mniejsze gwiazdy, czyli satelity, krążące wokół Marsa, z których wewnętrzny odległy jest od macierzystej planety o 3, a zewnętrzny o 5 jej średnic.
Pierwszy dokonuje okrążenia w 10 godzin, a drugi w 21,5. Tak więc kwadraty czasu ich obiegu są bardzo zbliżone w proporcji do sześcianów ich odległości od środka Marsa, co najwyraźniej wskazuje, że rządzi nimi to samo prawo ociążenia, które wpływa na inne ciała niebieskie. Bardzo to enigmatyczne, zaplątane i w ogóle niespecjalnie przejrzyste, ale jak się człowiek porówna to, co napisał Jonathan Swift o tych księżycach Marsa, z rzeczywistością, na przykład z czasem obiegu poszczególnych księżyców, jednego i drugiego księżyca, Phobos i Deimos, przypominam, to rzecz wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o okresy obiegu, to podawany przez Jonathana Swifta wynosi 10 godzin, a prawdziwy 21,5. A ten to w przypadku jednego księżyca, a w przypadku drugim jest bardzo podobnie. Podobnie jest zresztą z odległościami. One się znacznie różnią, bo podawana tutaj odległość to są trzy wielkości, a tak naprawdę to pięć. Skąd wziął? No. I tam przy drugim księżycu jest bardzo podobnie. Otóż ja tego oczywiście nie mogę wiedzieć, ale mogę podejrzewać. W swoim czasie mówiłem na antenie, tylko nie wiem, czy w naszej audycji, czy w audycji niedzielnej o UFO, o sekcie Pitagorejczyków. Mówię sekcie, ale no, o Pitagorejczykach w ogóle. Otóż troszeczkę to mi zaczyna przypominać, bo już przed Swiftem tacy astronomowie wielcy, jak na przykład Kepler, także mówili, że Mars ma dwa księżyce. Nie mogli ich widzieć, ale mówili, że ma. Skąd Kepler brał te dwa księżyce? Otóż on wziął te dwa księżyce z takiej mistyki liczb, właśnie, która gdzieś się wywodzi od Pitagorejczyków, od pitagoreizmu w ogóle. Na czym to polega? Otóż on wychodził z założenia, mówię o Keplerze, że skoro Ziemia ma jeden księżyc, a Jowisz 4, to logiczne jest, że Mars powinien mieć 2. I stąd się wzięła ta mistyka liczb, sprawiła, że długo, długo, bo Kepler żył jeszcze wcześniej przed Swiftem, już postulowano istnienie tychże księżycy. A co więcej, w tamtych czasach byli też astronomowie. W roku 1643 był taki astronom, na S się nazywał, nie przypomnę sobie nazwiska, wiem, że Anton miał na imię, i on twierdził, że widział te księżyce. No, wyobraźnia ludzka nie zna granic, bo on te księżyce widział, tymczasem dzisiaj wszyscy twierdzą, że przy użyciu tamtego sprzętu, te księżyce były po prostu, sprzętu tamtejszych, ówczesnych lunet, one były po prostu niewidoczne, nie mogły być widoczne. No ale widzisz, ty rozbijasz jedną tajemnicę, ale natychmiast może pojawia druga. Oczywiście. Bo co, a może coś jest nie tak jednak z tą magią liczb? Czemu? Pitagorejską. Może ona rzeczywiście potrafi w jakiś sposób odzwierciedlać rzeczywistość, której w ogóle nie postrzegamy, nie widzimy i nie możemy zobaczyć. Wiesz co, zważywszy na to, ile księżyców ma tak naprawdę Jowisz, no, to ta magia, czy właściwie ta mistyka liczb, w ogóle się nie potwierdza. W ogóle się nie potwierdza, ale wtedy się potwierdzała. To wtedy jakby świat wyglądał inaczej. No świat wyglądał, bo Jowisz miał cztery księżyce. No wtedy tak, wtedy tak. Dla tych ludzi miał cztery księżyce. To też jest dosyć ciekawa historia, ale ja opowiedziałem tę historię o Marsie właśnie z tego względu, że my dzisiaj żyjemy w takiej kulturze, którą ja bym nazwał kulturą powtarzania. Ktoś coś gdzieś przeczytał u kogoś i powtarza to, ale nie sprawdza w źródła. I stąd się bierze, później biorą się różnego rodzaju nieporozumienia takie, że później się mówi, no że Jonathan Swift, to on tam coś naprawdę musiał mocno z obcymi się kontaktować. No skąd on by wiedział o tak, i że tylko wszystkie dane się liczbowe zgadzają. No więc śpieszę poinformować, że się w ogóle nie zgadzają. W ogóle. Księżyce są rzeczywiście dwa. Jeden mniejszy, drugi większy, no zawsze któryś jest mniejszy, któryś jest większy, więc aż takie wielkie osiągnięcie to nie było. No i już, i po prostu.
Więc może czasami warto, mówiąc o czymś, powołując się na to, że Swift bardzo, bardzo przenikliwy i bardzo taki przewidujący był, to warto sprawdzić, na ile był przewidujący i co tak naprawdę przewidział. Bo inaczej popadniemy w taką sytuację, że nic nie będziemy sprawdzać, a i tak będziemy wiedzieć. No tak. Warto czytać, warto czytać. Swift, ja i tak uważam, że warto od czasu do czasu zajrzeć, a przynajmniej mieć świadomość. Swifta świadomość, Wellsa świadomość, Münchhausena. Tak, o właśnie, Münchhausena też się dzisiaj już czyta tak sobie. No pewnie, tak sobie tak, no, się to czyta. No to już jest leciwe. Wiesz, no. Dźwięczy mi w tej chwili przez cały czas w głowie to, co pan Marek powiedział, bo to nie jest jakaś prawda, że to się mocno zestarzało, już to który raz to już powtarzam właściwie. A z drugiej strony nie do końca się z tym zgadzam. Może nie każdy, ale warto to jednak przeczytać. Może fragmentami, ale jednak warto. Teraz na pewno to nie jest literatura tak wielka jak Odyseja. No chyba tak, no, ale nawet na pewno tak, bo jednak Odyseja mówi o pewnych, zobacz, tam się bogowie, właściwie gdzieś tam w drugim planie są bogowie, tak, którzy sterują tymi ludkami na pewnej, no to powiedzmy umownej szachownicy zwanej światem. Dosyć, że kawał historii, kawał, wiesz. A my tu od początku właściwie mówimy o tym, że dzieło Swifta jest satyrą polityczną. No, tak. Satyrą polityczną, pisane doraźnie, i to ty właściwie powiedziałeś, i proszę, jak to teraz wraca pewnym echem, że po prostu myśmy się od tego XVIII wieku niewiele zmienili, dlatego to takie aktualne. No tak. Aktualne w sensie myślowym, w sensie literackim to pewno już nie. No ale życzę każdemu, żeby napisał przynajmniej takie dziwo. Wiesz co, ja się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiałem. Czy da się, bo tłumaczenie Słomczyńskiego, o którym wspominałem, jest takie dosyć, zapewne jest niezwykle wierne, bo to bardzo dobry tłumacz był, ale ono chyba też może odstręczać troszeczkę od czytania. Ono jest takie chyba jak był rzeczywiście język, w którym napisano książkę, czyli taki trochę kostyczny, taki tak jak to, pan Marek to dobrze ujął, tam nie ma relacji międzyludzkich, tam jest właściwie tylko opis tego, jak jest, opis zastanej sytuacji. To ale z książki się Marku nic nie wystruga, natomiast chyba dobrze by było, gdyby jednak kiedyś jakiś naprawdę dobry reżyser wziął i zrobił z tego zwyczajny, normalny film obyczajowy, taki, wiesz, na film to się da radę przełożyć. Słuchaj, a czy istnieje coś takiego, tak sobie teraz pomyślałem, czy istnieje coś takiego, nie spotkałem, jak pisanie powieści od nowa. No. Napisanie dokładnie tego samego, tylko współczesnym językiem. Dałoby się coś takiego zrobić? I czy to miałoby sens? No, ale kto będzie to robił, jak potem będą wszyscy mówili, że on to tylko wystrugał na Swifta. Wiesz, i jeszcze on nie będzie miał praw autorskich ani pieniędzy za to. Nie, no, prawa autorskie z XVIII wieku to nieaktualne w ogóle. Wiesz, ja ci powiem, że ja kiedyś po prostu, i to jest coś, czego nigdy nie zrobiłem, natomiast zamierzenie miałem bardzo chlubne. Ja po prostu kiedyś chciałem udowodnić wszystkim miłośnikom fantasy, jak beznadziejne są właściwie wszystkie książki fantasy. Wiesz co robiąc? Przekładając po prostu ogniem mieczem na fantasy. Tak, tylko pod warunkiem, że zrobiłbyś to w taki sposób niemechaniczny. Czyli no niemechaniczny, przetwarzając po prostu całą obyczaj, wszystko. Bo jak ktoś myśli... ależ by była powieść. Bo jak ktoś myśli, że się da ogniem i mieczem przerobić w ten sposób, że się tam w pewnym miejscu wstawi krasnale, w pewnym smoki, a coś tam nie. Myślę, że to trzeba zrobić inteligentniej, ale kto wie. Może troszeczkę, wiesz, bo język Sienkiewicza no też się już troszeczkę zaczyna starzeć. Tak. Ja wiem, że prosty eksperyment, no nie dla każdego wykonalny, ale kiedy ja czytałem po raz pierwszy trylogię, to się dobrze czytało.
a kiedy jakiś czas temu zajrzałem do trylogii, to czytało się średnio. Mm-hmm. Nie powiem, że źle, mm-hmm. bo jak się już człowiek zapomni i tak pojedzie, mm-hmm. to się czyta, ale już się tak dobrze nie czytało. Być może to kwestia świadomości, być może to kwestia rzeczywiście zmieniającego się języka. No, niestety, no, powtórzę to po raz kolejny. Nic się tak nie starzeje jak literatura. No. I to może jest przykre czasami. Tak myślę sobie. Wiesz, ale to chyba jest szansa na to, wiesz, bo są czytelnicy, pisarze, a jeszcze czeka czas na przerabiacz. No właśnie chciałem cię, bo nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Tak nie do końca odpowiedziałeś. Dałoby się wystrugać takiego nowego Gullivera, który na przykład już nie odstręczałby tak swoją kostycznością. No ale poczekaj, przecież w muzyce to już istnieje remake. Marku. No, w filmach, no w filmach. No w filmach też tak samo. Teraz czekamy na powieść, a zaczną ludzie przerabiać powieści na strój naszego współczesnego czasu. Okazuje się nagle, że nawet Beatlesi są do słuchania, jak się ich przerobi. Beatlesów nie trzeba przerabiać, można ich słuchać bez przerabiania. No mam, ja też, poczekaj Marku, ja też tak uważam, ale moje córy na przykład powiedziały, że nie, kilka remake'ów jest dużo lepszych. Ja ich nie znam, ale ja wierzę moim córom, bo oni się znają na muzyce. Nie wiem, w każdym razie, okej. Okay. Czyli czas przerabiaczy nadciąga. Bo wiesz, tak się zastanawiam, bo pan Marek miał rację, kiedy mówił o tym, że trochę brakuje tej psychologii, do której to w ogóle brakuje. Jesteśmy tego. Przyzwyczajeni tak, do tego tak, we współczesnej tak, literaturze, tak. Że jednak bohater ma głębię jakąś. I jego adwersarz również jakąś głębię ma. No tak, ale ty zwróciłeś uwagę, że wtedy jeszcze nie było takiej powieści. No nie było. Wtedy było. Powieść taka, jak znamy ją dzisiaj, nie istniała. To się wypluwało. Właściwie było to taką powieścią to ja wtedy też mówię i do ciebie, Marku, i do pana Marka, który do nas dzwonił, że po prostu właściwie, słuchajcie, to ten obraz świata powstawał wyłącznie w głowie czytelnika, po prostu naprawdę pełnowartościowy obraz. Czyli to był taki sygnałówka jakaś taki szkic po prostu czegoś. Te pełne życia powieści to dopiero się gdzieś tak od Zoli Bogiem naprawdę zacznie. Zoli mówisz. Tak na moje oko, albo się zawsze mylę, ja się zawsze lubię. Nie wiem, no ale... wiesz, ja tam sobie cenię Wiktora i go. No. No dobra, ale powiem tak, rzeczywiście wróćmy jeszcze na chwilę do samego utworu, bo powiedzieliśmy o tym, jak sobie na przykład jak widzieli prawo mieszkańcy Lilliputu, ale jakby ta krytyka, którą snuje Swift, ona poszła dosyć daleko, bo Swift w drugiej części, tam gdzie są olbrzymy, ja już mówiłem o tym władcy, który nie chciał wynaleźć prochu, ale on na przykład, kiedy rozmawia z Gulliverem, dziwi się bardzo wielu rzeczom. Na przykład nie rozumie, skąd państwo czerpie zyski. Zobaczcie państwo, jakie to jest współczesne. Skąd państwo czerpie zyski, bo z opowieści Gullivera ten władca olbrzymów wie, że skarb wydaje więcej niż wpływa do tego skarbu z podatków. Taka ciekawostka. A to przecież robią współcześnie państwa na okrągło. No. Na okrągło. I dziwi się ten olbrzym, dziwi się, jak to jest właściwie możliwe. Dalej, monarcha, ten wielkolud monarcha, nie może się też nadziwić, że Anglicy, bo z Anglii w końcu Gulliver pochodzi, utrzymują najemną armię wielką. No, imperium sobie zbudowali w końcu, bo tego władcy olbrzymów, chroni tego władcę pospolite ruszenie. Zobacz, a przecież to był czas, kiedy w Polsce... Zobacz, ja nie wiem, na ile Swift znał stosunki europejskie, ale zobacz, to był XVIII wiek. Polska już nie była taką wielką potęgą, a jednak
patrz, tęskno było jakoś to tak, wiesz, w naszym systemie pospolite ruszenie było jednak dosyć powszechne, a armie regularne to jednak Anglia. Zobacz, Swift patrzył, może to świadczy o jego naiwności akurat w tamtym czasie, patrzył z jakimś takim, z taką sympatią chyba na pospolite ruszenie. Albo i o naiwności naszego kraju, który nie utrzymywał albo też albo też o naiwności samego Swifta, któremu się podobało coś, bo mu się podobało, a nie bardzo wnikał w to, dokąd to może prowadzić. To też pokazuje, dlaczego warto takie książki czytać, bo okazuje się, że na początku XVIII wieku nikt sobie nie zdawał sprawy, że takie lekkie podejście na przykład do obronności, jak prezentowała Polska, skończy się tak, jak się skończy. Ło pod koniec XVIII wieku dla Polski. No nie tylko wtedy. Ale tego nie było widać. Najwyraźniej tego nie było widać, że to prowadzi ku jakiejś przepaści. No zobacz, to też pozwala zrozumieć, że jak się jest w swoich czasach, to się pewnych zagrożeń po prostu nie widzi. Które dzisiaj dla nas one są oczywiste. W swoich czasach również wydawało się na przykład Amerykanom, że siła ich polega na tym, że każdy ma karabin w domu. No i niech przyjdą tam Japończyki albo Niemcy, czy ktokolwiek inny, to my ich rozpędzimy, bo wszyscy mamy nie szable, tylko akurat karabiny w domu, nie? Nagle się okazało, że niestety to jest mało, nie? Mieć szable przy pasie albo karabin w domu. Trzeba mieć również regularną armię. Ale z drugiej strony mamy Szwajcarię, gdzie każdy ma w domu karabin i jeszcze puszkę zalutowaną z nabojami i jakoś się to toczy. No tak, ale Szwajcaria ma przede wszystkim, Szwajcarii bronią już nie jest armia, tylko banki po prostu. A poza tym powiedz mi, kto by ten Szwajcarię najeżdżał? No chyba, że jakiś miłośnik ser. No, być może. W każdym razie, a wróćmy jeszcze do Swifta, bo tam na przykład Władca Olbrzymów mówi coś takiego. Jak wysłuchał opowieści Gullivera, to stwierdził, że najwyraźniej w Anglii liczy się nie tyle sprawiedliwość, o której tam dużo rozmawiali, i uczciwość, ale w karierze tak naprawdę pomagają nie te dwie cechy, tylko występek, lenistwo i niewiedza. No patrz, jakie współczesne. No tak. Co ludzie dzisiaj mówią o politykach? Czyli trzeba chwalić lenistwo, niewiedzę? Nie, trzeba sobie zdać sprawę, jakie jest czasami źródło siły politycznej chociażby. Taki cytacik wrzucę. Większa część twoich współziomków, mówi władca kraju olbrzymów, większa część twoich współziomków jest najszkodliwszym rodzajem robaków, jakiemu po powierzchni ziemi pozwoliła się czołgać natura, mówi król olbrzymów do Gullivera. No, chyba Gulliver jednak nie lubił tej ówczesnej klasy politycznej. No zobacz, no niekoniecznie darzy ich sympatią, prawda? Widocznie, że tak powiem, nie był po tej stronie, po której chwalenie daje zysk. Więcej zysku mu dało krytykowanie, czyli wydanie książki i bycie sławnym, niż tego, to jest kwestia opłacalności biznesu. Ale co, ale z drugiej strony jednak ten Jonathan Swift to jednak jakiś taki utopista. Ja nie za bardzo takich utopistów lubię, bo to zawsze ta każda utopia się później w jakąś tyranię przekształca. Bo jak czytam coś takiego, że prawa w kraju olbrzymów były proste i krótkie, to już jest niebezpieczne, bo jak jakieś prawo jest proste i krótkie, to na ogół mi się kojarzy z plutonem egzekucyjnym. To tak, no ale dobrze, to powiedzmy, że były proste i krótkie. Zakazane było w tym kraju tworzenie przepisów, które miałyby więcej słów niż liter w alfabecie. A tych liter jest 22 są. Ale chciałem ci przypomnieć biblijne, bardzo proste i krótkie. Oko za oko, ząb za ząb. A to nie, wiesz, a to... Koniec kropka. No po co tu więcej słów? No tak, z drugiej strony kodeks Hammurabiego też był dosyć lapidarny. Oczywiście. Wiesz,
ale wiesz, w takim kontekście, jak czytam, że olbrzymi uczą się tylko czterech przedmiotów, jakimi zajmuje się, takich jak obyczaje, historia, poezja i matematyka. To wiesz co? A wszystko inne jest zbędne, bo wprowadza niepotrzebne komplikacje. Wiesz co? To nie bez kozery powiedziałem o tym plutonie egzekucyjnym. Jak ktoś tak usiłuje mi upraszczać życie, to ja się zaczynam obawiać trochę, wiesz? I tu ja się trochę jednak tych przepisów, bo ja rozumiem intencje. Jonathan Swift miał intencję, żeby trochę to bagno jakoś osuszyć, albo w każdym razie jakiś porządek wprowadzić. Ale wiesz co, to mi się trochę z Leninem kojarzy, bo jak wiesz, on chciał walczyć z kapitalizmem, to sprowadziło się do tego, że pojawiły się te plutony egzekucyjne między innymi. Wiesz, Marku, ja akurat mam swoje własne prywatne zdanie, które twierdzi, że prawa w ogóle nie powinno być. To ciekawe w kontekście tego, co się w Polsce dzieje ostatnio. Prawo nie powinno istnieć, powinien istnieć bardzo elastyczny obyczaj, który pewne środowiska, pewne grupy przyjmują albo nie przyjmują. To jest wiesz, jak tam płynąć jak ten Kolumb albo Magellan, proszę cię, przed siebie kolebiąc się na morzu. Tak się żyje. Nie wejdę z tobą w tę dyskusję, bo jak ja sobie wyobrażę, jak karani byliby na przykład zabójcy w takim kraju bez prawa, a za to z obyczajem, to... No jak to normalnie? Zabójca jest karany śmiercią, a nie... Ty wiesz, że ostatnio papież Franciszek powiedział, że kara śmierci jest niedopuszczalna? A pan... Zmienił katechizm. To papież Franciszek może sobie, że tak powiem, jeść ręki współczesności, a ja nie. A to ty kwestionujesz autorytet papieża. No dobrze, odpowiednie służby w odpowiednich rubryczkach już to zapisały. No, nie, no kpię oczywiście, ale wiesz, coś takiego... Powiem ci tak, że naprawdę w tym momencie, kiedy przeczytałem to u Swifta, to naprawdę wydało mi się to niebezpieczne. Ja się boję prostych metod, prostych recept. Powtarzam, to skojarzenie z Leninem. Wszystkie problemy Rosji zaczął załatwiać dzięki ciebie zwyczajce. Przypomnę ci, że tak powiem, nasze dyskusje. Otóż ty się boisz prostych tak, nie? Tak. Tak? No to ja ci powiem, czego ty jesteś w tej chwili zwolennikiem, Marku? To jest kobieta, a to mężczyzna. To jest proste. Ale nie wszystko, nie wszystko się da sprowadzić do... Nie. A ty byś wprowadził tu wieloznaczność, tak? Nie, broń Boże. Stopnie, gradacje, formy przejściowe. 60 płci, to nie ze mną. Jak to nie? Nie. Żadnych 60 płci to sobie to jest może... Jak to nie? Przecież nie jesteś zwolennikiem prostoty. A ja tu właśnie mówię, to jest najprostsza Dobrze. Rzecz. Dobrze, wiem, że chwytasz mnie w tej chwili po linii logiki. Dobrze, nie jestem w niektórych elementach życia nie ma miejsca na prostotę, czy w niektórych przejawach życia społecznego nie ma miejsca na prostotę. Czy teraz wystarczająco dobrze sformułowałem swoje zdanie? A będziemy dyskutowali, gdzie tak, a gdzie nie. A to tak, to już możemy. Dobrze, to ja się odwołam jeszcze jednak do Swifta, bo trzeba by coś o tej Lapucie powiedzieć, wiesz, bo tam też, tak jak powiedziałem, jest ciekawie. Jak już scharakteryzowaliśmy mieszkających tam ludzi, to niby naukowcy, niby niektóre rzeczy mądre, no samą wyspę latającą skonstruowali, ale jednak tam głupota zdaje się jednak od czasu do czasu gościć. No w każdym razie ja z tej wyspy naukowców, z Laputy, no nie wyszedłem zbudowany. Jednak chyba Jonathan Swift albo nie lubił naukowców, albo uważał, że... Wiesz co? To jest pewna analogia nawet z dzisiejszymi czasami. No, kiedyś, jak za naszej młodości, to byli radzieccy naukowcy. I oni wszystko wynajdywali i wszystko wiedzieli najlepiej. Dzisiaj są amerykańscy naukowcy. To jest taki synonim tego, że oni wszystko badają i czy to ma sens, czy nie ma, to badają. I ci amerykańscy naukowcy w tej chwili też można odnieść wrażenie, że owszem, odkrywają sobie różne ciekawe rzeczy, ale czasami grzebią się w takiej tematyce, które w ogóle nie, wiesz, końcem kija by nie warto dotykać.
Marku, ja uważam, że już dzisiaj w tamtych kręgach, że tak powiem, politycznych, naukowców już nie ma. Są wyłącznie, czekaj, jak to się nazywają te całe... grantowcy. A, grantowcy, tak. Nie ma naukowców, są prawda. Tylko grantowcy, tylko ludzie, którzy żyją po prostu z datków. No, ale o czym, ale to gdzie tam? Obojętnie. Ale gdzie to szukać, to amerykańskich naukowców? W Polsce to samo, idź na któryś z uniwersytetów i spytaj tam, który profesor jest tam od tego albo od tego, albo który jest tam wybitny. To ci odpowiedzą, że nie wiadomo, który jest wybitny, ale który ma dużo punktów, dużo punktów. Żeby zostać profesorem belwederskim, trzeba mieć określoną, poza różnymi innymi zasługami, trzeba mieć określoną liczbę punktów za publikację. No jest, albo... Marku, zwróć uwagę, że kiedyś pisarz chciał napisać książkę, tak jak Swift, to wziął i napisał, a dzisiaj pójdzie, jak dostanie granty, to napisze ale to od miasta. No dobrze. A jak nie, to nie będzie. To jest dobry, pisał, to jest dobry temat, bo skojarzył mi się też z dziełem Swifta. Nie wiem, czy ty wiesz, do jakich absurdów świat naukowy doprowadził. Otóż, wyobraź sobie, że jesteś takim zbieraczem, naukowcem, zbieraczem punktów. I zbierasz te punkty, tam publikujesz, tu publikujesz, tam publikujesz. I ktoś ci zaproponował wydanie, żebyś przetłumaczył książkę jakiegoś tam, nie wiem, znanego filozofa, socjologa, kogoś tam. I ty ją pracowicie pół roku na przykład tłumaczysz. Czy ty myślisz, że dostaniesz choćby kawałek punktu za to? Nie. Kiedy dostaniesz punkt? Jak napiszesz wstęp do tej książki. To choćby ten wstęp miał stroniczkę, to wtedy już punkty dostaniesz. Ale jest jeszcze jeden warunek. Ten wstęp nie może się nazywać wstęp. Nie może mieć tam introduction. Nie, nie. To nie może być. To się musi jakkolwiek nazywać, byle nie wstęp. Wprowadzenie. Nie wprowadzenie, tylko jakkolwiek inaczej, byle nie tak. Czy to nie świadczy o pewnej głupocie? Ja znam przypadek ludzi, którzy zrobili wielotomowe tłumaczenie, nauczeni doświadczeniem, napisali wstęp, tylko go zatytułowali właśnie, że jest wstęp. I poszły się punkty trzepać całkiem sporo, ale dzieło było przetłumaczone. I tak dalej, i tak dalej. Takich różnych przypadków o tym, jak, co, gdzie, ile punktów. To dobrze, że to poruszyłeś. Na tym się naukowcy skupiają. Ile punktów dostanie? Powtarzam, ja rozumiem, że taki system jakiś punktowania, jakiejś weryfikacji musi istnieć. Ja to rozumiem i nie kwestionuję tego. Ale jeśli taki system staje się celem samym w sobie, te punkty stają się celem samym w sobie, to jest już patologia. Wiesz, kiedyś takim dla uczonych, jeszcze nawet dla alchemików i dla uczonych, którzy po alchemikach zajęli ich miejsce, takim przełożeniem na tego był po prostu rozpoczynający swój byt przemysł po prostu, który kupował albo nie kupował. Zgoda, ale jeszcze wcześniej było coś, co mnie znacznie bardziej imponuje, chociaż to, co ty powiedziałeś, świadczy o tym, że naukowcy powinni tę żyłkę do cudzysłów interesów też mieć. Tak, oczywiście, ale wcześniej było jeszcze coś takiego, jak chęć tego, żeby wiedzieć. To, że gdzieś coś jest za horyzontem i warto to odkryć. I tak dalej, i tak dalej. No to była, dla mnie to jest kwintesencja. Marsz po wiedzę, a nie marsz po punkty, tak? Albo po granty. Albo po granty. Piękne to słowo, granciarze. Granciarze, tak. No ale wiesz, no, to jest po prostu inna strona medalu, bo Swift w tej lapucie opisuje, zobacz, tam w tym wierszu Kaczmarskiego, ludzi, którzy badają coś, a tak naprawdę nie, te badania są tak oderwane od rzeczywistości, od codzienności, że tak, że ten cytat, że nie wiedzą jak zabezpieczyć studnie, nie wiedzą jak bułki wypiekać, ale kombinują,
jak zrobić z wydalin żywność. Bo po co piec bułki, skoro można to odwrócić? No tak. No, nie bez przyczyny mówi się o problemach akademickich, prawda? Są problemy i są problemy akademickie. I to chyba nie jest komplement. Ale powiem, mówiliśmy troszeczkę o tym, o tej ostatniej części, o tej krainie koni. I powiedzieliśmy o tym, że tam to jest raj na ziemi. Tam widzisz, tak jak już Swift ruszył to pospolite ruszenie, to wiadomo było, że dojdzie do Polski pełną gębą. Kraina koni, przecież to o Polsce mowa. No wiesz, ale to były inteligentne konie w jego utworze. No właśnie. No dobrze, ale... Tu nawet konie były inteligentne. Nawet konie były, no okej. Okay. Ale ci Jachusi mnie martwią, bo oni tam byli słabo inteligentni. No ale, tak, ale bo wróćmy... u nas tylko myśmy koni stali przecież. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych mądrych koni, bo tam jest dosyć ciekawy wątek. Tak jak powiedziałem, jawi się w pewnym momencie ta kraina jako raj na ziemi, bezkonfliktowo, wszyscy żyją w pełnej harmonii, nie ma tam jakichś takich ludzkich krzywar. No właśnie. To Polska. Tak. Prawda? I główny bohater, Gulliver, jest zachwycony. Jakżeż fajne miejsce. Osiedla się w domku, w pobliżu swojego przyjaciela, no jakkolwiek to zabrzmi, konia, inteligentnego, ale konia, i wszystko wydaje się okej. Okay. A w pewnym momencie mądre konie dochodzą do wniosku, że nie godzi się, żeby człowiek, który przypomina im tego Jachusa, czyli tego dzikiego człowieka o takich różnych przywarach, o których za chwilę, nie godzi się, żeby się przyjaźnił z koniem. No i Gulliver musi wypierdzielać z kraju mądrych koni. Zobacz, konie też były rasistami. No tak, no, to jest ewidentna aluzja do semickiego osadnictwa na ziemiach polskich. Ale ty już wiedzieliś, przepraszam, no, ale to są jakieś... I potem jak to się skończyło po prostu, no niestety konie wzięły górę, nie? Wiesz co, bo to znowu się potwierdza, ta część dotycząca mądrych koni, potwierdza się taka zasada, że jeśli jakiś autor przedstawia utopię, bo ta część czwarta to jest ewidentna utopia. Utopia, czyli jeżeli dobrze pamiętam, miejsce, którego nie ma, to chyba tak się to tłumaczyło. Ale to gdzieś tam w założeniu, jak sobie człowiek pomyśli o tym, że miałaby jakakolwiek utopia się zrealizować, to ciarki powinny po krzyżu przechodzić. Utopia to nie jest miejsce, którego nie ma, tylko miejsce, w którym się można utopić. No dobrze, to takie tak zwane ludowe tłumaczenie. Okej. Okay. W każdym razie utopia, tak sobie sprawdza, tak, miejsce, którego nie ma. To termin stworzony przez Tomasza Morusa. No tak. Tak, to on sobie to na przełomie XV i XVI wieku coś takiego ukuł. I no wiesz, to później były inne różne utopie. Czy to Campanella, Miasto Słońca, czy wiesz co, ale zobacz, jest rzeczą charakterystyczną, że XX wiek już właściwie utopie się nie pojawiają, raczej się pojawiają dystopie, czyli pokazanie, dokąd takie rzeczy prowadzą. I ja się boję, że tylko zastanawiam się, na ile Swift robił to świadomie. Chyba świadomie pokazał, że ta utopia mądrych koni tak naprawdę też prowadzi do jakiegoś rodzaju zamordyzmu. Zobacz, pozbyły się tego biednego ludzika, posłały go, no nie wiem, czy człowieka można posłać na zieloną trawkę, ale go w każdym razie oddaliły. Oddaliły go stamtąd. To chyba nie zabrzmiało optymistycznie, co? No to nie ma. Nie ma niczego na świecie, co jest proste, jasne, łatwe, a przede wszystkim trwałe. To, co dzisiaj jest piękne, jutro będzie brzydkie, to, co dziś jest młode, jutro będzie stare. To, co dzisiaj jest prawdziwe, jutro będzie kłamliwe, Marku. Tak niestety jest. Ja nie bardzo rozumiem, do czego ty prowadzisz. Prowadzę do tego, że niczego nie ma, że tak powiem, trwałego na świecie.
i z tym trzeba się pogodzić. No zobacz. Z tym trzeba żyć. Ale no dobrze, dobrze, bo to tak wszystko gładko i na okrągło. Ja wrócę do tej krainy koni. No władcy tej wyspy uświadamiają Gulliverowi, że w tym kraju nie istnieje kłamstwo. Że w ich kraju nikt nie kłamie, bo mowa używana jest tylko do przekazywania wiedzy, a wiedza to prawda. I w związku z tym coś takiego jak kłamstwo, kłamstwo powoduje, nie robi nic innego, tylko powiększa obszar nieświadomości, a zatem dlatego nie kłamią. Patrz, jak pięknie brzmi, a tak naprawdę to funta kłaków jest wszystko niewarte. No pewnie, bo człowiek, jeśli ma jakąkolwiek tam etykietę, nie kłamie, nie po to, żeby... Tylko po to, żeby nie kłamać. Ale zobacz, tam jest dalej. Ten król koni też nie rozumie opowieści Gullivera o przyczynach wojen w Europie, bo przecież w jego kraju polityka i wojny, w ogóle nie ma rządzy władzy, nie ma ambicji królów, wszyscy są tacy wyluzowani, jak w powieści Lema, w Powrocie z gwiazd, wszyscy są chłodni, nikt tam nie ma żadnych emocji. Zobacz, to nawet to zauważa Swift, że żeby coś się działo, że polityka to są emocje. Jak wytniemy emocje, że owszem, wytniemy wtedy politykę, ale też sprawimy, że to, co dostaniemy w zamian, będzie takie letnie. Jak się to opisuje, że no, nie ma rządzy, nie ma rządzy władania kimś i tak dalej, to tak nawet nieźle brzmi. Ale jak się to później przekłada, a co robią konie z tym człowiekiem? Wywalają go, wypierdzielają. To nie jest jakieś oddziaływanie jednak polityczne, to może za dużo powiedziane, ale jednak sprzeniewierzenie się temu, co wcześniej głoszą? Niby tak, ale nie jestem tylko pewien. Ale zobacz, bo tam wcześniej mówiliśmy o korupcji, jak on w Liliputcie przedstawia te korupcje, te zakulisowe działania. Zobacz, pewnym kręgiem, takim okręgiem wraca to, że w krainie koni nie ma takich rzeczy jak obmowa, jak jakaś korupcja, nie ma, w ogóle pieniędzy nie ma. Nie ma nic takiego, w ogóle utopijny. Ale Marku, jak tu tak mówisz o tego, to ja naprawdę cały czas widzę Polskę i te konie, które stoją w stajniach, nie ma tam pieniędzy ani niczego, tylko dostają siano, jedzą, nie ma polityki, nie ma niczego, po prostu tylko stoją i żrą to siano po prostu. A ja się nie dam tak załatwić, nie dam się tak załatwić, bo być może oczywiście to żartobliwie tak potraktujmy. Dla mnie ten fragment o tych koniach, czyli końcowy, świadczy o tym, że Swift nie był takim głupkiem, jak go na początku usiłowaliśmy zrobić. Że on miał jednak, kiedy mówiliśmy o tym, że on tam krytykuje tę Anglię, że tam korupcja i tak dalej, że... Zobacz, on wraca i pokazuje... że wyeliminowanie takich zjawisk także do niczego nie prowadzi. No tak. I za to chociażby, za to, że on potrafił analizować swoją wypowiedź, swój literacki utwór na tyle dogłębnie, że potrafił, no, pewne koło się pojawia, że on wychodzi od krytyki, ale dochodzi do tego, że ta krytyka, że wyeliminowanie tego nic nie zmieni. Bo zobacz, dla mnie jest to, co się dzieje na końcu, że te fajne konie w tym utopijnym kraju końskim, a jednak biorą za tyłek Gullivera i go wywalają. Gdzież tolerancja? Gdzież umiłowanie wolności? Ja ci przypomnę, co zrobiła rewolucja francuska. Ścięła głowy jednym, po czym ustawiła swoich baronów, że tak powiem. Nic się nie zmieniło po prostu, bo na świecie się nic nie zmienia. Nie, no to i tu należałoby przynajmniej przyznać Swiftowi, że on jednak głębiej analizował, niż można by wysnuć po początkowym... Zobacz. Bo mówiliśmy na początku audycji, że najczęściej czyta się albo robi wersję dla dzieci, albo filmuje pierwsze dwie podróże,
czyli Lilliput i kraj olbrzymów. Bo tam to widać najbardziej, że raz jesteś mały, raz jesteś duży, raz jesteś na górze, raz na dole i tak dalej. A tymczasem dopiero kiedy się zobaczy całość, to zobaczyć można, że to, co napisał Swift, nie jest miałkie, nie jest miałką, prostą przypowiastką o tym, że jest źle, a powinno być dobrze. On pokazuje, że jest źle, a nie wiadomo, czy może być lepiej. I to jest, jeśli miałbym znaleźć jakiś element psychologii, nieobecny, to prawda, tak jak pan Marek miał rację. Jeśli miałbym jednak znaleźć jakiś element psychologii w tym wszystkim, to właśnie taki, że Swift to po prostu widział. Ale też ja ci powtórzę to, co powiedziałem, że po prostu w ten sposób ta właśnie książka była kiedyś odbierana. Psychologię dodawał czytelnik po prostu. Obrazy dodawał czytelnik. Telewizji nie było, ilustracje były kiepskie. Tak, to prawda. Ale lepsze. Czytelnik dodawał wiele rzeczy, a przez to tą książkę czytało wiele pokoleń Europejczyków, które potem tą Europę stworzyły taką, jaką mamy dzisiaj. Miałem już tego nie mówić, ale jednak powiem, bo dzieło Swifta było, to się zresztą nawet potwierdza, podróże Gullivera były natchnieniem, o jak to brzmi, natchnieniem dla innych pisarzy ówczesnego czasu i takim pisarzem był między innymi Voltaire, o ile dobrze sobie przypominam. On stworzył taką postać, która się nazywa, a to muszę do ściągi zajrzeć, Micromegas. I tak brzmi, Micromegas, to dzieło brzmi Micromegas, historia filozoficzna. To zostało wydane przez Voltaire'a w roku 1752, więc jakieś 40, no nie, jakieś, ja powiedzmy ćwierć wieku później. I tam są nawet bardzo podobne fragmenty dotyczące właśnie inspiracja jest oczywista, że było dzieło Swifta. I on tam pisze o Europie, o oświeceniu. W warstwie fabularnej to tam jest największy problem, a właściwie takie podobieństwa, które widać, to jest spotkanie olbrzyma, tego Micromegasa, jego towarzysza z mikroskopijnymi ludźmi. I tam sobie to Voltaire rozgrywa, tylko powiem ci tak, to jeśli ja już miałbym wybierać, to ja wolę jednak tego Swifta od Voltaire'a. Zdecydowanie, bo Voltaire to już robił taką typową politykę, typowe sobie zrobił takie, zresztą jak to Voltaire. Voltaire był bardzo zaangażowany i Voltaire to tam właściwie chyba bez jakiegoś tam takiego podtekstu typowo politycznego, to właściwie chyba nie siadał i nie pisał w ogóle nic. Także jeśli już miałbym wybierać, to jednak zdecydowałbym się na oryginał, a nie na podróbkę. Cóż, pewno nikogo nie przekonaliśmy do tego, żeby może przeczytać od deski do deski, ale może chociaż do tego, żeby zajrzeć od czasu do czasu do Jonathana Swifta. Nie wiem, jak sądzisz, tak się zasępiłeś teraz, nie wiem, o czym myślisz. Po prostu myślę o tym, że czas przemija. Nie, smutnym losie książek, które umierają po prostu bezpowrotnie. Czasami zostają, że tak powiem, w formie bajki dla dzieci. Tak. Że z traktatu filozoficznego zostaje bajka dla dzieci i to jest to też mało czytelne, a przynajmniej kto tam... Wiesz co, być może to jest, zabrzmi jak Kassandra, ale chyba jesteś, żyjemy w takich czasach, to chyba są ostatnie czasy, kiedy jeszcze ktokolwiek czytuje Jonathana Swifta. Myślę, że i podróże Gullivera, myślę, że za jakieś ćwierć wieku To już naprawdę będzie tylko lektura literaturoznawców. Mm-hmm. I to też takich, co są bardzo, bardzo jacyś tacy zdeterminowani. Myślę, że to,
teraz się jeszcze się to ukazuje. Nie jest może masowo wykupywane z księgarni, ale się ukazuje, czyli wydawcy dochodzą do wniosku, że opłaca się zainwestować. Wiesz co? Na piramidach są napisy, wiesz? Kto je dzisiaj czyta? My nie rozumiemy tego języka. To nie ma najmniejszego znaczenia. My oglądamy piramidy. No tak, ale wiesz... A co tam jest napisane? No co, tak. Jakie to ma znaczenie? Czyżbyś sugerował, że z książek również można ułożyć piramidę? Nie, ale są tyle samo warte, co napisy na piramidach w języku, którego żeśmy nie odczytali. Ale widzisz, jednak pamiętam twoją wypowiedź sprzed 2 tygodni, że chciałbyś wrócić do tej książki, bo to jest książka ważna. Tak, bo to jest ważna książka dla tego czasu, który był, który minął. Dla Europy jest piekielnie ważną. To jest, wiesz, tak jakby tak, wiesz, dobra, walne jest bardzo górnolotnie, nie? Otóż jeżeli sobie wyobrazić historię Europy jako taki okręt płynący po morzu i oceanie, to nad nim łopocze parę flag. I tam na pewno jest flaga Swifta z Gulliverem po prostu. Dobrze, to są rzeczy sztandarowe. A ja powiem tak, oczywiście książki trudno chwalić za to, że mają zasługi różnego rodzaju tam dla polityki i tak dalej, czy powiedzmy dla historii, literatury. Nie zamierzam tego robić. Pewno mają, ale no to co to kogo obchodzi? Ja powiem jedno, dzisiejsza audycja, starałem się to pokazać, że poza tym, że ta książka rzeczywiście się zestarzała i to chyba powtarzam po raz 10, to jednak ona nie jest książką prymitywną. To nie jest książka prymitywna, bo tak się może zdawać, bo znając literaturę XVIII-wieczną, tam było sporo tak zwanych powiastek filozoficznych, to Voltaire zresztą, to wspomniane niedawno Voltaire specjalizował się w pisaniu powiastek filozoficznych. Ja kiedyś powiedziałem jednemu z profesorów o powiastce filozoficznej, to mu się tak oko szeroko odemknęło. Mówi, panie Żylkowski, pan zechce mi wytłumaczyć, co to jest ta powiastka filozoficzna? No to jak mu wytłumaczyłem, o co chodzi, powiedział, a to o to panu chodziło, no to dobrze, że mi pan to wytłumaczył, bo to w historii filozofii ma naprawdę bardzo niewielkie znaczenie, chociaż literaturoznawcy starają się temu nadać znaczenie znacznie większe niż to było w rzeczywistości. Powiastka filozoficzna, wszyscy niby wiedzą, co to jest, ale tak naprawdę dla samej filozofii, no nie będę się kłócił, bo mi ktoś no później tak, nawymyśla, ale to naprawdę, wymyśla. Naprawdę nie było najważniejsze. Powstawały ważniejsze dla filozofii dzieła niż owe powiastki filozoficzne. Ale cały czas się upieram, że ta opowieść o Gulliverze Jonathana Swifta to nie jest książka prymitywna. To jest książka, która jednak dostrzega złożoność rzeczywistości, a to właśnie u Voltaire'a były pewne uproszczenia. Swift widział, że rzeczywistości nie da się naprawić jednym dekretem albo powiedzeniem, że powinno być dobrze, bo jest źle. Chwała mu, przynajmniej za to. Ale zobacz, jaki dziwny paradoks. Zobacz, rzeczywistości nie można naprawić jednym dekretem. Ale rzeczywistość można wspaniale zepsuć jednym dekretem. A to znakomicie można, nie tylko czymkolwiek, jakimkolwiek aktem prawdy. Czyli psucie jest o wiele prostsze od... No tak. Wspaniale. No to... Czyli należy iść po... proste rzeczy są najskuteczniejsze po prostu. Wiesz co, obawiam się, że zaczynamy już mówić dziwne rzeczy, dlatego to jest najlepszy czas, żeby kończyć audycję, póki jeszcze nie zaczniemy bredzić. Cóż, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za wysłuchanie naszych kilku refleksji, mniej lub bardziej mądrych, tak, na temat Jonathana Swifta i jego podróży Gullivera. Ja zakończę moją ostatnią refleksję, jak powiedziałeś przed chwilką, że ta książka się bardzo zestarzała, to pomyślałem o sobie, chyba uważam, że jednak jest młodsza ode mnie. Dobrze, nie będę komentował, bo w żadną stronę nie wypada mi komentować. Cóż, dziękujemy za dzisiaj. Za 2 tygodnie zapraszamy na książkę, którą już zapowiadałem 2 tygodnie wcześniej. Wiktor dokonywał wyboru, no to teraz czas na tę drugą książkę, czyli książka zatytułowana Podróż autora. Jej
Podróż autora, a jej autorem jest Christopher Vogler. To jest człowiek, to nazwisko może Państwu niewiele mówić, ale to jest facet, który po Hollywood się kręcił i to z dużym rozmachem. Pod słowem kręcił należałoby rozumieć, że pisał scenariusze, brał udział w ich realizacji i w ogóle wie, o co w tym wszystkim chodzi. Pod tytuł tej książki, którą będziemy omawiać, czyli Podróż autora, jest nieco odstraszający. Ten podtytuł to Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. A zaręczam, że książka nie jest tak drętwa jak ten podtytuł, a o tyle warto po nią sięgnąć, że to właściwie będziemy w bibliotekarium robili taki aneks do ABW. Bo to jest książka, która jest, z której przyszły pisarz, przyszły scenarzysta może bardzo wiele wyczytać, bardzo wiele się nauczyć, ale to nie jest książka wyłącznie dla scenarzystów i pisarzy. To jest książka, która pozwoli nam zrozumieć, jeśli się w nią wgłębimy, że wszystkie opowieści, które czytamy, nie wiem, powieści Cobena, czy powieści, nie wiem, jakieś współczesne Tess Gerritsen, czy powiedzmy, wszystkie te współczesne kawałki, które lubimy czytać, czy to będzie sensacja, czy to będzie fantastyka, czy to będą jakieś inne bestsellery, to tak naprawdę da się sprowadzić do pewnej struktury mitycznej, która właściwie jest ileś tam jej rodzajów i pozwoli nam to w przyszłości, jeśli będziemy czytać książkę. Przyznam, że to było dla mnie zaskoczenie, że właściwie opowieści, które mamy do dyspozycji, jest ich, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale w gruncie rzeczy jest to katalog zamknięty. Cały czas kręcimy się w kółko. Nic nowego nie odkrywamy. Cały czas snujemy tę samą opowieść. Jak to mówię w tej chwili, to każdy mówi, o, tu się puknij, tu się człowieku puknij. No, mogę się puknąć bardzo chętnie, ale to już po audycji, bo będzie słychać za mocno. Natomiast, bo pusta głowa, no to będzie duże echo. Natomiast chodzi o to, że autor, czyli ten Christopher Vogler, on naprawdę to pokazuje. Pokazuje po prostu. Ja powiem o pewnym etapie, że tak powiem, rozwoju komputerowego. Otóż pokazuje nam, że kultura również jest 32-bitowa. Po prostu. Tak samo jak owca. Pamiętasz? Owca po prostu pamięta 32 twarze. Czy coś takiego. To jest 32 bity. I to samo jest z kulturą. To się niczym nie różni. Kultura od owcy, od nas i od komputera. To jest pewien system. No ale na ten temat to będziemy sobie gadali. No tak, ale Vogler pokazuje coś takiego, że istnieje bardzo ścisły związek. My sobie z niego bardzo często nie zdajemy sprawy, ale związek pomiędzy tym, co nazywamy mitologią, ale nie ograniczajmy tej mitologii tylko i wyłącznie do tej greckiej, którą znamy pewno najlepiej, czy rzymskiej, ale związek mitologii z narracją. Marku, my mamy określoną ileś połączeń synaps. A tam jest sporo nerwowych, tych synaps, tak, nie, zaręczam. Tak, ale jest to określona ilość. Tak samo jest w kulturze. Synaps nie może być więcej niż jest po prostu, ale ich jest tyle, ile jest, a nie dowolna ilość, bo wolności nie ma. No ja w każdym razie byłem, kiedy przeczytałem tę książkę, byłem zaskoczony, że my w gruncie rzeczy, tacy wykształceni, tacy bywali w świecie i zorientowani, w gruncie rzeczy używamy, zastanawiam się, czy świadomie, czy nie, jednak pewnych kalek i cały czas, tak jak powiedziałem wcześniej, opowiadamy tę samą historię. Dla mnie to było duże zaskoczenie i myślę, że to damy wybrzmieć Voglerowi, żeby to po prostu lepiej pokazał, bo nam można nie wierzyć, ale ja jemu akurat ufam, bo facet kilka scenariuszy w życiu napisał. Parę ludzi mówiło również bez Voglera, że tak powiem, że
wszystko, co było do napisania, to napisał Szekspir, a my wszyscy tańczymy, że tak powiem, w jego cyrku, że tak powiem, dookoła po prostu tego Szekspira, bo ktokolwiek, cokolwiek napisze, każda absolutnie historia może znaleźć odniesienie u Szekspira. No tak, a jeśli dorzucimy do tego słowa, że cała filozofia i cała myśl ludzka to są tylko przypisy do Platona. No właśnie. No, czyli mamy to, nie brzmi, to nie brzmi to dobrze. Formatowanie 32 bity po prostu, no 64, możemy sobie podyskutować, ale jest to określona liczba po prostu, wiesz, a nie ale, dowolna. No tak, ale to mimo wszystko jest pewien publicystyczny skrót myślowy z tymi przepisami Marku, do Platona. Marku, jaki skrót? Marek, siedzimy tutaj i co mamy nad głową? Górę, a pod sobą dół. A na prawo mamy prawo, a na lewo mamy lewo. I mamy jeszcze, co jest, i co jeszcze? Nic więcej, Marku. Góra, dół, lewa, prawa, i cztery strony świata, nie? Co chcesz jeszcze? No jeszcze jest kwantowa rzeczywistość, nie? Czyli, albo wirtualna rzeczywistość, czyli tak naprawdę sugerujesz, że przez ostatnie 3000 lat... Tak, istniała góra, dół, lewa, prawa, no i tak. A teraz jeszcze pewne struktury opowieści, które od czasów wspomnianej dzisiaj Odysei właściwie tak, niewiele się zmieniły. Niewiele się zmieniły, bo zostały, że tak powiem, tak. Warto mieć tego świadomość, kiedy czytamy z wypiekami na twarzy kolejne dzieło, to warto mieć tego świadomość, że wszystko już było. Było. No cóż, żeby nie przedłużać, dziękujemy Państwu bardzo. Za tydzień znowu spotkanie z utworem Wiktora, tym razem Appendix Solariana. To będzie, zdaje się, w jednym kawałku, więc pewno tak będzie łatwo to przełknąć. To zresztą jest całkiem sympatyczne opowiadanko. To jak już się wywołałem do tablicy, to powiedz coś o tym opowiadanku zachęcającego. Zachęcającego napisałem je chyba w 6 godzin w ciągu jednej nocy. Przed wydaniem sfery takiego pisma. Powiedz, do czego nawiązuje. No tego akurat Lem zmarł i po prostu należało uświęcić mistrza odejście, że tak powiem, więc napisałem po prostu coś, co nawiązuje do... Poświęcone Stanisławowi Lemowi i Solarisowi. I Solaris, no właśnie. Uważam... Co prawda, pisałem je parę godzin, natomiast przedtem studiowałem budowę stacji orbitalnej na Solaris. Nie studiowałem, tylko próbowałem odtworzyć przez parę godzin i odtworzyłem po to, żeby potem dialogi trwały tyle, ile kroków można zrobić, wędrując po jakimś tunelu. Uj, to była skomplikowana robota po prostu, a jej w ogóle nie widać, więc można słuchać. Tak jest. No to cóż, zapraszamy w takim razie za tydzień na... Kolejną część ABW, czyli Antologii Bibliotekarium Wakacji. A jeszcze przy okazji ABW mam takie pytanie, które mnie nurtuje do pana Wiktora. Skąd pan wytrzasnął nazwisko jednego z bohaterów Requiem, Sinbada na Requiem, RQM 57? Skąd pan wytrzasnął nazwisko Ancient Gropius? To był jakiś uczony, ja już nie pamiętam tego, ale ktoś to był. Wtedy, kiedy to pisałem, to wiedziałem. Dzisiaj już nie pamiętam. Skleroza. Trzeba by było pogrzebać. Wie pan, z czym to nazwisko się kojarzy, tak? Osobie bardziej obeznanej z językiem angielskim? Tak. Ze słowem groping. No tak. Nie powiem, co to słowo oznacza po polsku, aha, ale zapewne domyślacie się panowie, że i chodzi to zawsze o coś był brudnego. Zawsze był nieprzyzwoity po prostu. Jego opowieści mają zawsze drugie nieprzyzwoite dno. Zgadza się. Zawsze, w każdym razie tak samo jak Jonathan Smith, na pewno przypadkowo tego imienia nie wstawiłem w takiej formie, w jakiej wstawiłem. Tak jak... Zresztą w Kosmodrawie Machu Picchu mój bohater ma lesę. No, dlatego jeszcze Ancient Gropius. Bardzo ładne lesę, to jest bardzo ładne imię, tylko że ja nie powiem. To jest coś,
w czego skład wchodzą nasze geny, że tak powiem, to przekazuje kobiecie. Dobra. Ale nie będę tłumaczył. No dobra, okej. Okay. No w każdym razie to jeszcze raz zapraszamy na Appendix Solariana za tydzień, za dwa tygodnie podróż autora. To może brzmieć mało zachęcająco, ale myślę, że będzie ciekawie. I cóż, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Życzymy samych dobrych lektur, tak jak zawsze, samych udanych lektur, samych dobrze wybranych lektur. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Dobranocka. A mówili te słowa Państwa gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dzisiejsze bibliotekarium kończymy tematem muzycznym zaczerpniętym z jednej z pierwszych pełnometrażowych ekranizacji, czy też z filmu luźno opartego na historii Lemuela Gullivera z Podróży Gullivera z 1939 roku. Utwór kończący film, jedna z ostatnich scen. Utwór zatytułowany I Hear a Dream. Radio Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia oczywiście w ABW już za tydzień i w Bibliotekarium na żywo już za dwa tygodnie.